Antony Beevor, Ardeny 1944, Ostatnia szansa Hitlera. Tłumaczył Andrzej Goździkowski. Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2016. Czyta Maciej Reizacher. Rozdział pierwszy. Gorączka zwycięzców. Wczesnym rankiem 27 sierpnia 1944 roku głównodowodzący siłami sprzymierzonych generał Dwight Eisenhower wyjechał z Chartres, by udać się do nowo wyzwolonego Paryża. Generałowi Omarowi Bradleyowi, któremu tego dnia towarzyszył, zapowiedział: jest niedziela, wszyscy będą dłużej spali. Możemy pojechać bez żadnego szumu. W praktyce jednak owa w założeniu nieformalna wizyta we francuskiej stolicy wyglądała zgoła inaczej. Cadillac, naczelnego dowódcy aliantów w kolorze ciemno-oliwkowym, poruszał się pod eskortą dwóch samochodów pancernych, zaś kolumnę otwierał jeep wiozący generała brygady. Gdy dotarli do Port d'Orléans, oczekiwała już na nich eskorta wydzielona z 38. szwadronu rozpoznawczego kawalerii. Dowodził nią generał-major Leonard Jarrow, dobry znajomy Eisenhowera, w momencie przybycia głównodowodzącego wzburzony z powodu niesubordynacji innego członka generalicji, Filipa Leclerca, dowodzącego francuską drugą dywizją pancerną, który odmawiał podporządkowania się wszelkim jego rozkazom podczas natarcia na Paryż. Chcąc zrewanżować się krnąbrnemu generałowi, poprzedniego dnia Jarrow, który uważał się za wojskowego gubernatora francuskiej stolicy, zapowiedział, że Leclerc wraz z podlegającą mu dywizją nie wezmą udziału w paradzie zwycięstwa generała de Gaulle'a, mającej przejść ulicami od Łuku Triumfalnego do katedry Notre-Dame. Zamiast zaszczytów Leclercowi wyznaczono zadanie kontynuowania bieżącej misji, to znaczy oczyszczania Paryża i okolic z żołnierzy wroga. Podczas całej kampanii wyzwalania francuskiej stolicy Leclerc co prawda konsekwentnie ignorował rozkazy Jarrowa, jednak w ramach wyjątku rankiem tego dnia postanowił wyprowadzić część podlegającej mu dywizji za miasto. Oddelegowane na północ oddziały skierowały się ku Saint-Denis, by zaatakować umocnienia Niemców. Paryskie ulice świeciły pustkami, ponieważ wycofujący się okupanci zarekwirowali niemal wszystkie sprawne pojazdy. Poruszanie się po mieście nie ułatwiało nawet metro ze względu na nieregularne dostawy prądu. W rzeczywistości w owym mieście świateł wieczory spędzano wówczas przy świecach kupowanych na czarnym rynku. Eleganckie budynki straszyły zaniedbanymi i poszarzałymi elewacjami, choć szczęśliwie uniknęły zniszczeń, gdyż rozkaz Hitlera, by Paryż przemienić w kupę gruzu, pozostał tylko na papierze. Grupki rozradowanych wyzwoleniem paryżan radośnie witały na ulicach każdego mijanego amerykańskiego żołnierza czy samochód, ale już wkrótce ten entuzjazm miał ustąpić miejsca zniecierpliwieniu, a o jankeskich żołnierzach poczęto przebąkiwać pod nosem, że są gorsi niż szkopy. Wbrew słowom Eisenhowera o nierobieniu żadnego zamieszania, ich wizyta miała bardzo konkretny cel. Głównodowodzącemu sił alianckich zależało na rozmówieniu się z generałem Charlesem de Gaulle'em, pełniącym funkcję przewodniczącego rządu tymczasowego Republiki Francuskiej, nieuznawanego przez prezydenta Roosevelta. Eisenhower, będący z natury pragmatykiem, gotów był przymknąć oko na wyraźne instrukcje z Waszyngtonu, zgodnie z którymi siły amerykańskie nie po to wyzwalały Francję, by do władzy wynieść generała de Gaulle'a. Naczelnemu dowódcy sił sprzymierzonych przede wszystkim zależało na stabilnej sytuacji na zapleczu frontu, a ponieważ de Gaulle jako jedyny mógł to zapewnić, Eisenhower zamierzał go poprzeć.
Obaj wojskowi doskonale zdawali sobie sprawę, jak niewiele trzeba, by w mieście po wyzwoleniu zapanował chaos, czemu sprzyjały krążące po Paryżu szaleńcze plotki, niespodziewane wybuchy paniki wśród paryżan, teorie spiskowe czy oskarżenia rzucane pod adresem osób podejrzewanych o kolaborację. Przykładowo Salinger, w czasie wojny służący w randze sierżanta sztabowego w 4. Dywizji Piechoty i zajmujący się pracą kontrwywiadowczą, wraz z kolegą z jednostki aresztowali podejrzanego podczas akcji niedaleko Hotel de Ville. Mężczyzna został wywleczony przez rozwścieczony tłum i na ich oczach zatłuczony na śmierć. Poprzedniego dnia skandalem zakończyła się parada zwycięstwa de Gaulle'a. Pochód planowo przemaszerował od Łuku Triumfalnego do Notre Dame, ale już w murach katedry urządzono spontaniczną kanonadę na wiwat. Incydent ten skłonił de Gaulle'a do decyzji o konieczności rozbrojenia członków ruchu oporu i powołania ich w szeregi regularnej armii francuskiej. Jeszcze tego samego dnia, po południu, do kwatery Naczelnego Dowództwa Alianckich Sił Ekspedycyjnych trafiło zamówienie na 15 tysięcy mundurów. Wkrótce jednak okazało się, że brakuje małych rozmiarów, gdyż przeciętny Francuz był znacznie niższego wzrostu od swego amerykańskiego kolegi. Do spotkania między de Gaulle'em i dwoma generałami zza oceanu doszło w siedzibie Ministerstwa Wojny przy Rue Saint-Dominique. To w tych pokojach podczas tragicznego lata 1940 de Gaulle rozpoczynał swoją krótką karierę ministerialną, a teraz powracał tu, by stworzyć wrażenie historycznej ciągłości. Jego pomysł na zmazanie hańby rządu Vichy był bardzo prosty i streszczał się w haśle: Republika nigdy nie przestała istnieć. De Gaulle pragnął, by Eisenhower nakazał dywizji Leclerca pozostanie w mieście. Jej zadaniem miało być dopilnowanie, by nie dochodziło tu do niepokojów, jednak jako że sytuacja uległa właśnie zmianie i część oddziałów Leclerca opuściła już Paryż, zaproponował inny plan. Chodziło w nim o zademonstrowanie siły przed mieszkańcami, co miało rozwiać ich obawy, że Niemcy mogą pewnego dnia wrócić. Dlaczego by nie kazać przemaszerować jednej albo nawet dwóch dywizjom przez centrum Paryża, gdy będą wyruszać na front? Pomysł ten wydał się z początku Eisenhowerowi nieco przewrotny. Oto francuski generał prosi amerykańską armię o pokaz siły, który potrzebny mu jest do umocnienia swojej pozycji. Zwrócił się do Bradley'a z pytaniem, co o tym sądzi, a gdy ten zapewnił, że w ciągu kilku dni dałoby się zorganizować przemarsz wojsk, poprosił de Gaulle'a, by wraz z towarzyszącym mu Bradley'em odebrali defiladę, podczas gdy on sam będzie się trzymał na uboczu. Po powrocie do kwatery w Chartres Eisenhower zlecił generałowi Sir Bernardowi Montgomery'emu towarzyszenie de Gaulle'owi i Bradley'owi podczas defilady. Ten jednak odmówił przyjazdu do Paryża. Nie przeszkodziło to pewnym brytyjskim gazetom w wysuwaniu oskarżeń przeciwko Amerykanom, jakoby próbowali przypisywać sobie całą chwałę za zwycięstwo. Prasa Wielkiej Brytanii z podziwu godnym uporem niemal każdą decyzję poczytywała za zniewagę wobec Montgomery'ego, a tym samym wobec Brytyjczyków, walnie się tym przyczyniając do psucia stosunków między aliantami. Stanowiło to zresztą odbicie powszechnej w Wielkiej Brytanii frustracji, biorącej się z poczucia, że Brytyjczycy zostali zepchnięci przez Amerykanów na boczny tor. To Jankesi grali teraz pierwsze skrzypce w Europie i należało się spodziewać, że ochoczo przypiszą sobie zwycięstwo. Uprzedzenia angielskiej prasy niepokoiły marszałka RAF-u Sir Artura Teddera, który alarmował. Z rozmów prowadzonych
Wnoszę, że właśnie jesteśmy świadkami tworzenia się zarzewia przyszłego rozłamu w łonie sił sojuszniczych. Nazajutrz wieczorem w potokach ulewnego deszczu z Wersalu do Paryża przemieściła się 28. Dywizja Piechoty pod dowództwem generała majora Normana Coty. Wojskowy ten, cieszący się zasłużonym poważaniem w armii od chwili, gdy okazał wielkie męstwo i zdolności przywódcze podczas desantu na plaży Omaha, dowodził 28. Dywizją od zaledwie niespełna 2 tygodni, kiedy to jego poprzednik poległ od kuli niemieckiego snajpera. W czerwcu i lipcu trwały zajadłe, wyczerpujące walki na porosłych niską, zbitą roślinnością polach Normandii. Przełom nastąpił dopiero na początku sierpnia wraz z natarciem 3. Armii pod dowództwem generała Pattona, co natchnęło optymizmem żołnierzy amerykańskich prących w kierunku Sekwany i dalej na Paryż. W Lasku Bulońskim zorganizowano prysznice dla zdrożonych żołnierzy, aby mogli domyć się przed defiladą. Nazajutrz rano 29 sierpnia żołnierze dywizji wyruszyli z Avenue Foch w kierunku Łuku Triumfalnego, po czym przemierzyli krokiem defiladowym długi korytarz Champs-Élysées. Żołnierze maszerowali w pełnym szyku bojowym, z naładowaną bronią na ramieniu i zatkniętymi bagnetami. Oczom paryżan ukazała się nieprzebrana rzeka oliwkowych mundurów. Żołnierze maszerowali w szeregach po 24, zajmując całą szerokość alei. Na ramieniu każdy mężczyzna miał oznaczenie dywizji w postaci charakterystycznego czerwonego zwornika, będącego symbolem stanu Pensylwania, które ze względu na kształt Niemcy zdążyli już ochrzcić krwawym wiaderkiem. Francuzi byli pod przemożnym wrażeniem zarówno swobodnego kroju amerykańskiego umundurowania, jak i na pozór nieskończonych ilości ciężkiego sprzętu, jaki tego dnia przejechał ulicami Paryża. Pamiętnikarz Jean Gaultier Boissier zanotował «In armée de mécano». Gapiom nie mieściło się w głowach, że jedna dywizja piechoty może dysponować tak wielką liczbą pojazdów. Przed ich oczami przesuwały się niezliczone jeepy, których część miała zainstalowany ciężki karabin maszynowy, samochody rozpoznawcze, dalej artyleria, haubice kalibru 155 mm, ciągnięte przez gąsienicowe ciągniki artyleryjskie, małe ciężarówki oraz tak zwane dziesięciotonówki, kwatermistrzostwa, czołgi M4 Sherman oraz niszczyciele czołgów. W porównaniu z tym bogactwem Wehrmachtu, który przecież nie tak dawno, w 1940, wydawał się niezwyciężonym pogromcą Francji, prezentował się dziwnie staroświecko ze swym transportem konnym. Do budowy podium usytuowanego na Place de la Concorde posłużyły odwrócone dnem do góry barki desantowe, które zasłonięto trójkolorową płachtą w barwach flagi Republiki Francuskiej. Nad wszystkim powiewały liczne flagi amerykańskie. Przewodząca defiladzie orkiestra, składająca się z 56 muzyków, grała hymn dywizji. Paryżanie podziwiający przemarsz zapewne się nie domyślali, dokąd tak naprawdę udają się wojska, ale maszerujący krokiem defiladowym żołnierze 28. Dywizji doskonale wiedzieli, że zmierzają w stronę niemieckich pozycji na północ od miasta. Generał Bradley miał potem stwierdzić w rozmowie ze swym doradcą, był to jeden z najbardziej osobliwych rozkazów ataku historii wojskowości. Wątpię, żeby wielu spośród widzów domyślało się, że ci mężczyźni prosto z defilady maszerowali się bić. Na wybrzeżu kanału La Manche pierwsza armia kanadyjska miała za zadanie odbić ważny morski port w Hawrze, natomiast brytyjska druga armia
przedzierała się w kierunku północno-wschodnim, w stronę departamentu Pas-de-Calais, gdzie rozmieszczono niemieckie stanowiska tzw. broni V. W nocy z 30 na 31 sierpnia rozpętała się straszliwa burza, jednak ani niesprzyjające warunki pogodowe, ani fakt, że czołgiści byli skrajnie wyczerpani długą jazdą, nie przeszkodził dywizji pancernej gwardii w zdobyciu Amiens oraz zajęciu mostów nad Sommą przy czynnej pomocy francuskiej partyzantki. Już nazajutrz rano udało się z zaskoczenia przypuścić atak na piątą armię pancerną pod rozkazami generała wojsk pancernych Heinricha Eberbacha, zaś niedługo potem Brytyjczycy wbili klin między jej niedobitki a niemiecką 15. Armią kontrolującą tereny Pas-de-Calais. Kanadyjczycy natomiast na czele z Królewskim Pułkiem Kanadyjskim, Królewskim Pułkiem Lekkiej Piechoty oraz Pułkiem Essex Scottish skierowali się ku miejscowości Dieppe, gdzie dwa lata wcześniej prowadzony przez nich rajd zakończył się druzgocącą klęską. W sztabie sprzymierzonych zapanowała euforia. Zamach na Hitlera z lipca, wprawdzie niezwieńczony powodzeniem, zrodził przypuszczenia, że rozpoczął się proces wewnętrznego rozpadu III Rzeszy. Na poparcie tego twierdzenia przywoływano na prawach analogii nieudany zamach na Lenina z 1918, choć w rzeczywistości nieudana próba zabójstwa Führera tylko wzmocniła rządy nazistów. Komórka wywiadu wojskowego G2 przy dowództwie radośnie donosiła. Bitwy stoczone w sierpniu zadały wrogowi potężny cios, po którym już się nie podniesie. Rząd w Londynie święcie wierzył, że Niemcy skapitulują przed świętami Bożego Narodzenia i przyjął datę 31 grudnia za dzień definitywnego zakończenia wojny. Jedynie Churchill zachowywał czujność i nie lekceważył niemieckiej woli walki. Podzielający optymizm europejskich sojuszników Waszyngton skupił uwagę na zaciętych bojach toczonych z Japonią na Pacyfiku. W rezultacie Komisja Produkcji Wojennej zaczęła anulować kontrakty zbrojeniowe, m.in. na produkcję pocisków artyleryjskich. Również wśród Niemców zaczęły się szerzyć nastroje defetystyczne. Stacjonujący w Utrechcie podpułkownik Fritz Fulride zanotował w pamiętniku: front zachodni jest już stracony. Wróg wkroczył do Belgii i stoi u niemieckich granic. Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Finlandia domagają się pokoju. To dokładna powtórka z 1918. W Berlinie pracownicy dworca ośmielili się wywiesić nawet transparent z prowokacyjnym napisem „Chcemy pokoju za wszelką cenę”. Sytuacja na froncie wschodnim również nie napawała optymizmem. W ramach operacji Bagration Armia Czerwona rozniosła w pył niemiecką grupę armii Środek i pokonała dystans około 500 kilometrów w kierunku Warszawy i Wisły. Podczas 3 miesięcy Wehrmacht zanotował olbrzymie straty w ludziach. Walki na froncie wschodnim pochłonęły 589 tysięcy ofiar, natomiast na froncie zachodnim życie straciło 156 tysięcy żołnierzy. Szybki pochód wojsk radzieckich ku Wiśle dał asumpt Polskiej Armii Krajowej do zorganizowania heroicznego, lecz z góry skazanego na porażkę powstania w okupowanej Warszawie. Stalin, który nie życzył sobie niepodległej Polski, bezdusznie pozwolił, by Niemcy krwawo stłumili zryw obrońców polskiej stolicy. Postępy Armii Czerwonej zagroziły również Prusom Wschodnim, gdzie znajdowała się kwatera Führera, Wilczy Szaniec, usytuowana w okolicach Rastenburga. Niemiecka linia obrony zaczynała się również załamywać na Bałkanach. Na 2 dni przed wyzwoleniem Paryża, gdy wojska radzieckie przekroczyły granicę rumuńską,
Bukareszt wypowiedział układ łączący go z państwami Osi. 30 sierpnia Armia Czerwona wkroczyła do rumuńskiej stolicy i zajęła kluczowe pola naftowe w okolicach Ploeszti. Droga ku węgierskim równinom stanęła otworem, tam zaś toczył się wody Dunaj, wiodący prosto do Austrii i Niemiec. W połowie sierpnia trzecia armia generała Pattona posuwała się z Normandii w kierunku Sekwany. W tym samym czasie w ramach operacji Dragon sprzymierzeni przeprowadzili z powodzeniem lądowanie na Lazurowym Wybrzeżu na odcinku między Cannes a Toulon. Z obawy, że zostaną odcięci, Niemcy rzucili się do gremialnego odwrotu, kierując się najkrótszą drogą ku własnej granicy. Ich śladem uchodzili członkowie milicji powołanej przez reżim Vichy, świadomi, co ich czeka, gdy wpadną w ręce bojowników ruchu oporu. W niektórych przypadkach musieli pokonać trasę liczącą nawet 1000 kilometrów, przedzierając się przez wrogie terytorium. Na prędce zorganizowane tzw. grupy marszowe skupiały żołnierzy walczących dotychczas w szeregach regularnych wojsk lądowych. Luftwaffe, Kriegsmarine, a także członków personelu cywilnego, którzy rozlokowani byli dotychczas wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, zgodnie z otrzymanymi rozkazami miały przedzierać się na wschód, równocześnie unikając francuskiej partyzantki. Wehrmacht przystąpił do umacniania klina wokół Dijon, gdzie spodziewano się napływu blisko ćwierć miliona Niemców. 51 tysięcy żołnierzy III Rzeszy zostało otoczonych, gdy alianci zachodni zajęli wybrzeże Atlantyku i Morza Śródziemnego. Hitler wyznaczył wprawdzie na tej linii główne miasta portowe, które miały teraz posłużyć jako fortece obronne, jednak nikt już nie wierzył, że można im przyjść z odsieczą. Niemiecki generał, chcąc opisać przejawianą przez Führera skłonność do zaprzeczania oczywistym faktom, posłużył się porównaniem do katolickiego księdza, który w Wielki Piątek nakłada sobie pełny talerz wieprzowiny i kropi ją wodą święconą ze słowami „Oto ryba”. Po zamachu bombowym na Hitlera, do którego doszło 20 lipca 1944, Führer popadał w coraz większą paranoję. Jego kwatera Wilczyszaniec w Prusach Wschodnich stała się teraz areną jego coraz bardziej zjadliwych ataków, których ofiarą padała niemiecka generalicja. Dotychczasowe szyderstwa, jakoby niemiecki sztab generalny nie był niczym więcej jak tylko klubem intelektualistów, ustąpiły miejsca wyrażanym wprost oskarżeniom. Teraz już rozumiem, dlaczego w ostatnich latach moje wielkie plany w Rosji się nie powiodły. Wszystko było zdradą. Gdyby nie zdrajcy, już dawno byśmy zwyciężyli. Hitler nienawidził spiskowców stojących za nieudanym zamachem nie tylko z powodu ich zdrady, ale też dlatego, że podkopali mit niemieckiej jedności, z czego wnioski szybko wyciągnęli sojusznicy III Rzeszy, a także państwa neutralne. Podczas narady wojennej 31 sierpnia Hitler oświadczył: nadejdzie czas, gdy napięcia w łonie sił sprzymierzonych osiągną taki pułap, że nastąpi rozłam. Wszystkie przymierza w historii świata prędzej czy później się załamywały. Wkrótce potem, podczas spotkania niemieckich ministrów w Berlinie, minister propagandy Goebbels ochoczo podchwycił tok rozumowania Führera. Nie ulega żadnej wątpliwości, że wraz z nadciąganiem złudnego zwycięstwa aliantów zaogniać się będą wśród nich konflikty wewnętrzne i w końcu na murach domu, którym schronili się nasi wrogowie, pojawią się pęknięcia, których nie uda im się naprawić. Również ostatniego dnia sierpnia szef sztabu generalnego Luftwaffe, generał lotnictwa Werner Kreipe, zanotował w swym pamiętniku:
Wieczorem dotarły raporty o załamaniu frontu na zachodzie. Większa część nocy upłynęła w dowództwie niemieckim na gorączkowym słaniu rozkazów, instrukcji i prowadzeniu rozmów telefonicznych. Nazajutrz rano feldmarszałek Wilhelm Keitel, szef Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych, rozkazał Luftwaffe oddelegowanie kolejnych 50 tysięcy podkomendnych, którzy mieli zostać wcieleni do sił lądowych. 2 września pisał: z zachodu napływają wieści o postępującym rozkładzie. Jodl, szef Wydziału Operacyjnego, co zaskakujące, zachowuje spokój. Finowie porzucają sojusz z III Rzeszą. Podczas narady tego dnia rozwścieczony Hitler obrzucił stekiem wyzwisk naczelnego dowódcy armii fińskiej, marszałka Mannerheima. Dostało się też marszałkowi Rzeszy Hermanowi Göringowi, który nie raczył się pojawić na naradzie, mimo że moment był doniosły. W ramach rewanżu za tę niesubordynację rozjuszony Führer rzucił nawet pomysł rozwiązania eskadr Luftwaffe i zasilenia zwolnionymi lotnikami wojsk obrony przeciwlotniczej. Odkąd jednostki Armii Czerwonej stanęły u granic Prus Wschodnich, Hitler najbardziej lękał się akcji sowieckich spadochroniarzy, których desant mógł służyć porwaniu wodza Rzeszy. Wilczy Szaniec przekształcono w istną twierdzę. Osobista sekretarka Führera, Traudl Junge, zanotowała: w tym czasie powstał gigantyczny kompleks. Wszędzie pełno było zapór i nowych posterunków, min, zasieków z drutu kolczastego, wież obserwacyjnych. Hitler potrzebował oficera, któremu mógłby powierzyć dowództwo swych oddziałów przybocznych. Kluczową rolę w rozprawieniu się ze spiskowcami odpowiedzialnymi za przygotowanie zamachu z 20 lipca odegrał dowodzony przez pułkownika Ottona Remera batalion wartowniczy, który w tym celu został specjalnie ściągnięty z Berlina. Gdy Renner wyraził wolę powrotu na front, dowiedział się, że wódz przeznaczył go do donioślejszej roli. Powierzono mu sformowanie przybocznego batalionu Führera, który miał stacjonować w Wilczym Szańcu. Jednostkę utworzono z berlińskiego batalionu Remera oraz 8 baterii przeciwlotniczych z pułku artylerii przeciwlotniczej wchodzącego w skład dywizji pancerno-spadochronowej Hermann Göring. Formacja tworzona przez Remera z czasem stawała się coraz potężniejsza. We wrześniu została oficjalnie powołana pod nazwą Brygady Eskorty Wodza. Jej przeznaczeniem było bronić kwatery głównej Hitlera przed atakiem 2 do 3 dywizji powietrzno-desantowych. Sam Remer określał ją jako nadzwyczajne połączenie różnych formacji wojskowych. Brygada mogła zawsze liczyć na bezwarunkowe pierwszeństwo przy przydziale broni, sprzętu oraz najbardziej zaprawionych w boju żołnierzy, w głównej mierze wchodzących wcześniej w skład dywizji Gross Deutschland. Atmosfera w Wilczym Szańcu była bardzo depresyjna. Zdarzały się dni, gdy Hitler nie wstawał z łóżka, podczas gdy sekretarki spisywały stosy meldunków o stratach powstałych w wyniku bombardowań na frontach wschodnim i zachodnim. Nadąsany Göring zaszywał się tymczasem w przywłaszczonym zameczku myśliwskim w Romintern na terenie Prus Wschodnich. Rozumiał, że po porażce, jaką jego Luftwaffe poniosło w walkach o Normandię, przechytrzyli go jego rywale z bezpośredniego otoczenia wodza, wśród których prym wiódł sprytny Martin Bormann, mający zresztą w przyszłości doprowadzić go do upadku. Inny, zagorzały rywal Göringa, Reichsführer SS Heinrich Himmler, objął dowództwo Ersatzheer, czyli armii rezerwowej, w której kwaterze zrodził się wcześniej pomysł zamachu bombowego na Führera.
Goebbels, który objął funkcję pełnomocnika Rzeszy do spraw totalnej mobilizacji, sprawował, jak się zdawało, pełną kontrolę na tyłach. Jednakże Bormann wraz z Gaulard-Terrani zachowywali na tyle silną pozycję, że byli zdolni udaremnić wszelkie zakusy poddania ich władzy kontroli zewnętrznej. Wiadomość o tym, że ktoś ośmielił się targnąć na życie Führera, większość Niemców początkowo wprawiała w osłupienie, ale wkrótce potem nastąpiło ostre załamanie morale, gdy wojska sowieckie zaczęły podchodzić pod granice Prus Wschodnich. Koniec wojny marzył się przede wszystkim kobietom. Jak donosiła służba bezpieczeństwa SS, wielu Niemców w tamtym czasie utraciło wiarę Führera. Ci bardziej spostrzegawczy domyślali się jednak, że dopóki Hitler pozostanie przy życiu, wojna będzie trwała. Mimo odniesionych latem zwycięstw, a może właśnie za ich sprawą, w najwyższych kręgach dowódczych aliantów rozgorzały ambicjonalne konflikty. Eisenhowerowi, któremu zdaniem jednego ze współczesnych bliżej było do zajmującego się sprawami wojskowości męża stanu niż dowódcy z prawdziwego zdarzenia, zależało na jednomyślności w sztabie. Równocześnie jednak próbował obłaskawić Montgomery'ego i Brytyjczyków, czym naraził się Omarowi Bradleyowi i sprowokował zjadliwą i pogardliwą reakcję generała Pattona. Dyskusja ta, rozpoczęta 19 sierpnia, znacznie skomplikowała relacje w dowództwie sił sprzymierzonych i miała potrwać aż do 1945 roku. Montgomery zażyczył sobie, by oddano mu dowództwo nad niemal wszystkimi siłami sprzymierzonych, które miały ruszyć ku przemysłowemu zagłębiu Rury. Gdy jego żądanie odrzucono, zaproponował, że trasę tę przemierzy jego 21. Grupa Armii, wzmocniona przez amerykańską 1. Armię pod dowództwem generała Hodgesa. Celem tej operacji miało być zajęcie wyrzutni broni V, z których prowadzono ostrzał rakietowy Londynu oraz portu głębokowodnego w Antwerpii, który był kluczowy dla zaopatrywania dalszych ruchów wojsk. Bradley wraz ze swymi dowódcami, Pattonem i Hodgesem, zgodzili się, że odblokowywanie Antwerpii jest nieodzowne, jednak planowali posuwać się na wschód w kierunku rzeki Sary, a więc obrać najkrótszą drogę do Niemiec. Amerykańscy generałowie wychodzili z założenia, że osiągnięcia zdobyte w ramach operacji Kobra oraz wyłom będący zasługą III Armii Pattona, otwierający drogę w kierunku Sekwany, stanowią wystarczający powód, by to właśnie Amerykanom przysługiwało teraz pierwszeństwo. Eisenhower doskonale jednak rozumiał, w jak delikatnej sytuacji się znaleźli. Rozstrzygające uderzenie któregokolwiek z aliantów, czy to Brytyjczyków na północy, czy też Amerykanów w środkowym sektorze frontu, będzie miało nie tyle doniosłe znaczenie militarne, ile będzie też obarczone poważniejszym ryzykiem politycznym. Prasa i politycy w Stanach Zjednoczonych albo Wielkiej Brytanii będą oburzeni, jeśli ich armia zostanie z tyłu z powodu problemów z zaopatrzeniem, podczas gdy formacje konkurencyjne będą przeć do ataku. 1 września ogłoszono długofalowy plan, który przyznawał dowództwu 12. Grupy Armii Bradleyowi, będącemu formalnie podkomendnym Montgomery'ego. Brytyjska prasa znowu poczuła się dotknięta. Dla niej reorganizacja sił alianckich oznaczała degradację Montgomery'ego, który w sytuacji, gdy kwatera Eisenhowera znajdowała się we Francji, tracił pozycję dowódcy wojsk lądowych. W Londynie już wcześniej przewidziano takie ryzyko, dlatego chcąc ostudzić nastroje w armii, zatroszczono się zawczasu o awans dla Montgomery'ego.
jako nowo mianowany marszałek polny teoretycznie sytuował się wyżej w hierarchii wojskowej niż Eisenhower, który mógł się poszczycić tylko 4 generalskimi gwiazdkami. Rankiem tego dnia Patton usłyszał w radio wypowiedź Eisenhowera, który przyprawiła go o mdłości. Ike stwierdził, że Monty, jako największy żyjący wojskowy, od teraz tytułuje się marszałkiem polnym. Ani słowa o osiągnięciach innych dowódców. Nazajutrz, po naradzie w kwaterze głównej Bradleya, Patton, który prowadził natarcie przez terytorium Francji, zanotował gorzkie słowa. Ike nie podziękował ani nie pogratulował żadnemu z nas tego, czego dokonaliśmy. 2 dni później jego 3. armia stanęła na brzegu Mozy. W każdym razie niepowstrzymany pochód amerykańskiej 1. armii oraz brytyjskiej 2. armii na Belgię okazał się jednym z najszybszych przemarszów w dziejach całej wojny. Tempo marszu byłoby jeszcze szybsze, gdyby żołnierze nie powstrzymywali mieszkańcy belgijskich wiosek i miasteczek, którzy z zachwytem wylegali na drogi, by witać wyzwolicieli. Generał porucznik Brian Horrocks, dowodzący korpusem, przyznał, że szampan, kwiaty i widok dziewcząt usadzonych na pachach odkrytych ciężarówek nie sprzyjały wojowaniu. Amerykanie odkryli, że w Belgii są witani znacznie serdeczniej i bardziej entuzjastycznie, niż miało to miejsce we Francji. 3 września dywizja pancerna gwardii wkroczyła do Brukseli, gdzie Brytyjczycy stali się świadkami najdzikszych wybuchów radości. Już następnego dnia dowodzona przez generała majora Pipa Robertsa dywizja pancerna wykonała mistrzowski, śmiały wypad i dotarła do Antwerpii. Przy pomocy bojowników z belgijskiego ruchu oporu brytyjscy żołnierze zdołali przejąć kontrolę nad portem, zanim wycofującym się Niemcom udało się zniszczyć obiekty portowe. 159. Brygada Piechoty przypuściła atak na niemiecki sztab usytuowany w miejscowym parku i do godziny 20 zmusiła do kapitulacji dowódcę garnizonu. Pojmano 6000 żołnierzy niemieckich. Trafili oni do klatek w zoo, których zwierzęcy rezydenci zostali wcześniej zjedzeni przez głodujących mieszkańców Antwerpii. Jeńcy siedzieli na ziemi wysypanej słomą, wspominała Marta Gellorn, i wyglądali przez kraty. W kwaterze głównej Hitlera wiadomość o kapitulacji Antwerpii wywołała szok. Rok później, podczas przesłuchania, niemiecki generał artylerii Walter Wallimont przyznał alianckim śledczym: dopiero co sforsowaliście Somme, a już w następnej chwili nagle jedna lub dwie z waszych dywizji pancernych stanęły u bram Antwerpii. Nie spodziewaliśmy się, że przełom nastąpi tak szybko. Zupełnie nie byliśmy na to przygotowani. Wiadomość o kapitulacji Antwerpii była dla nas przykrym zaskoczeniem. Amerykańska 1. Armia również posuwała się w szybkim tempie, by przechwycić wycofujących się Niemców. Na wysuniętej szpicy poruszał się batalion rozpoznawczy 2. Dywizji Pancernej, który wskazywał odcinek trasy, jakim wycofywać się będą jednostki wroga. Następnie po zmroku lekkie czołgi zajmowały pozycje w danej wiosce lub mieście, zastawiając pułapkę na Niemców. Czekaliśmy, aż konwój dotrze w miejsce, gdzie będziemy go mogli najbardziej skutecznie razić, i dopiero wtedy otwieraliśmy ogień. Jeden z lekkich czołgów służył nam do holowania zniszczonych pojazdów w ustronne miejsce między zabudowaniami, tak by ich widok nie ostrzegł nadjeżdżających w dalszej kolejności. Trwało to przez całą noc. Amerykański dowódca czołgu
oszacował, że w okresie między 18 sierpnia a 5 września oddany mu do dyspozycji pojazd pokonał trasę długości ponad 900 km i w tym czasie nie wymagał praktycznie żadnych napraw. Tymczasem na granicy francusko-belgijskiej zgrupowanie pod rozkazami Bradleya prowadziło walki nawet z większym powodzeniem niż Brytyjczycy, docierając do Mons i tam domykając kleszcze okrążenia. Nim amerykańska pierwsza dywizja piechoty domknęła kocioł, jednostkom zmotoryzowanym z trzech niemieckich dywizji pancernych udało się wyrwać z okrążenia. Spadochroniarze z trzeciej i szóstej dywizji strzelców spadochronowych nie kryli rozgoryczenia, że formacje Waffen-SS kolejny już raz zadbały o ratowanie siebie, nie troszcząc się zupełnie o los pozostałych wojsk. Niedobitki sześciu niemieckich dywizji wycofujących się z Normandii w liczbie ponad 25 tysięcy żołnierzy zostały okrążone przez Amerykanów. Przyparci do muru niemieccy wojskowi stanowili łatwy cel, w końcu się poddali. W raporcie 9. Dywizji Piechoty czytamy: prowadziliśmy ogień bezpośredni przy użyciu ciężkich dział o kalibrze 155 mm, za cel biorąc nieprzyjacielską kolumnę i zadając jej poważne straty w ludziach. W następstwie naszych działań do niewoli dostało się 6100 żołnierzy niemieckich, w tym 3 generałów. Ataki bojowników belgijskiego podziemia w kotle wokół Mons wywołały pierwszą z całej serii niemieckich akcji odwetowych. W jej wyniku śmierć poniosło 60 cywilów i spłonęło wiele domów. W akcję oczyszczania terenu z wojsk okupanta, oprócz Amerykanów, włączyli się działacze Armée Secrète, której członkowie rekrutowali się z Mouvement National Belge, Front de l'Indépendance oraz Armée Blanche, Białej Armii. Dowództwo niemieckie podczas wycofywania się zawału zachodni przez sprzymierzonych, zwany linią Siegfrieda, ze złością i obawą odnotowywało masowe niemieckie wystąpienia na terenie Belgii. Młodzi Belgowie całymi grupami ochoczo brali udział w atakach na uciekającego okupanta. Przynosiło to im nierzadko opłakane skutki, jednak prawdziwy koszmar miał nadejść w grudniu, gdy ofensywa w Ardenach pozwoliła ponownie wkroczyć na tereny z pragnionym zemsty wojskom niemieckim. 1 września w belgijskim mieście Jemel, niedaleko Rochefortu, w północnej części Ardenów, ucieczkę Niemców z przyjemnością obserwował Maurice Delven. W swoim pamiętniku zapisał: Niemcy wycofują się w coraz szybszym tempie i można odnieść wrażenie, że odwrót odbywa się w coraz mniej zorganizowany sposób. Na pace jednej ciężarówki siedzą obok siebie saperzy, żołnierze piechoty, marynarki wojennej, Luftwaffe i artylerzyści. Rzut oka wystarczy, by zorientować się, że wszyscy oni jeszcze niedawno służyli na froncie. Są brudni i wymizerowani. Pochłania ich tylko jedna myśl. Ile kilometrów dzieli ich od ojczyzny? Oczywiście, kiedy zadają nam tego typu pytania, ze złośliwą satysfakcją zawyżamy odległość. 2 dni później, niedaleko Jemel, przesuwały się kolumny SS. Świadek zanotował, że niektórzy żołnierze mieli obandażowane głowy. Wyglądali na mężczyzn zaprawionych w boju. Na mijanych mieszkańców spoglądali z nienawiścią. Szlak ich przemarszu znaczyły zniszczenia i pożoga. Palili za sobą zabudowania, zrywali linie telegraficzne, a przed sobą pędzili zrabowane owce i bydło. Rolnikom ze wschodnich niemieckojęzycznych kantonów ardeńskich nakazano z rodzinami i żywym inwentarzem przeprowadzić się za linię Siegfrieda i osiąść na terenie Rzeszy.
Wieści o alianckich nalotach wystarczyły, by farmerzy porzucili takie plany. Większości jednak po prostu nie było spieszno porzucać ojcowizny, dlatego kryli się ze swymi stadami po lasach, oczekując, aż Niemcy odejdą z ich ziem. 5 września do Rzemel wkroczyła grupa partyzantów w sile 40 bojowników uzbrojonych w pistolety maszynowe Sten. Z powalonych drzew utworzyli na głównej ulicy barykadę, a gdy nadjechała niemiecka ciężarówka, podłożyli pod nią ogień. W następstwie ataku śmierć poniósł jeden żołnierz niemiecki, a drugi został ciężko ranny. Późnym popołudniem tego samego dnia do miasta wjechały pojazdy pancerne SS i rozpoczęła się akcja odwetowa. Partyzanci stawili zaciekły opór, jednak w końcu ulegli wobec lepiej wyszkolonych i uzbrojonych oddziałów nieprzyjaciela. SS urządziło łapankę, w wyniku której pojmano i stracono 8 przypadkowych cywilów. Jednemu z nich darowano życie ze względu na młody wiek, by patrzył, jak giną jego ziomkowie. Podczas odwrotu wojsk niemieckich działalność odwetową prowadzili również Belgowie, będący gestapowskimi rekrutami. Niektórzy spośród nich byli członkami ugrupowania politycznego o charakterze na poły faszystowskim. W lesie niedaleko Rochefortu odnaleziono martwego działacza partyzantki, powieszono go na drzewie i obcięto mu język. Tego samego dnia wyczyny młodych bojowników przyniosły inny opłakany skutek. Niedaleko szosy, na odcinku między Marche en Famenne a Bastogne, w okolicy wioski Bound, wycofujący się rozcieczeni Niemcy spalili 35 domów. Jednak prawdziwe piekło miało się rozpętać na tych terenach w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy ofensywa w Ardenach umożliwiła powrót Niemców. Póki co sytuacja ta powtarzała się. Ataki działaczy miejscowej partyzantki wywoływały odwet żołnierzy niemieckich, wzbudzając przerażenie wśród ludności cywilnej. 6 września Niemcy zemścili się za atak przypuszczony na nich 2 dni wcześniej i w ramach rewanżu puścili z dymem 22 domy we wsi Buissonville oraz w sąsiedniej wiosce. Wzdłuż szlaku ucieczki Niemców mieszkańcy wsi i miasteczek wylegali na drogi, by powitać wyzwolicieli. Nad ich głowami powiewały flagi belgijskie, brytyjskie i amerykańskie. Niekiedy musieli zresztą w popłochu się chować, gdy nieoczekiwanie na głównej ulicy miasteczka pojawiał się następny pododdział niemiecki. Tymczasem w holenderskim Utrechcie podpułkownik Fritz Fulride obserwował ponury pluton sformowany z członków holenderskiego ruchu narodowo-socjalistycznego, który szykował się do ewakuacji na teren Niemiec w obawie przed reperkusjami ze strony Holendrów. Do wywózki przygotowywały się również żony i dzieci działaczy. Byli to członkowie holenderskiej komórki SS, którzy brali udział w walkach pod Hechtel o kontrolę nad granicą belgijską. Zdołali wyrwać się z okrążenia, pokonując wtedy kanał, lecz wielu rannych oficerów oraz chcących oddać się w ręce zwycięzców zostało zastrzelonych przez Belgów przy biernej postawie żołnierzy brytyjskich. Po trwającej 4 lata okupacji zarówno Holendrzy, jak i Belgowie pałali żądzą zemsty. Front niemiecki w Belgii i Holandii całkowicie się załamał. Na tyłach zapanowała panika. W zamieszaniu dochodziło do gorszących scen. W kronice wojennej Korpusu Armijnego III Rzeszy wspomniano o obrazie nielicującym z godnością i przynoszącym hańbę niemieckiej armii. Sprawiających największe problemy maruderów przyłapowały specjalne patrole żandarmerii polowej,
a schwytani delikwenci byli następnie odsyłani do obozu zbornego. Tam dekowników grupowano w oddziały, najczęściej 60-osobowe, przydzielano im oficera i delegowano z powrotem do zadań bojowych. Niedaleko Lierz przemaszerowała grupa złożona z około 1000 takich maruderów. Poruszali się pod kontrolą oficerów mierzących do nich z pistoletów. Podejrzani o dezercję trafiali przed sąd polowy. Jeśli uznano ich winnymi dezercji, skazywano na śmierć lub zsyłano do batalionu przystosowawczego, który w rzeczywistości bardziej przypominał jednostkę karną. Dezerterów, którzy przyznali się do winy, oraz takich, którzy podczas próby ucieczki przebrali się w cywilne ubrania, rozstrzeliwano na miejscu. Żołnierze z tego korpusu na ramieniu nosili opaskę z napisem OKW Feldjäger. Każdy dysponował też kartą identyfikacyjną z ukośnym zielonym pasem i napisem ma prawo użycia broni wobec stawiających opór. Żołnierze tej formacji poddawani byli silnej indoktrynacji. Raz w tygodniu wysłuchiwali obowiązkowej pogadanki na temat sytuacji światowej, niezwyciężoności Niemiec, nieomylności Führera oraz podziemnych fabryk, które działają i przechytrzą wroga. Wystosowana przez feldmarszałka Waltera Modla odezwa do żołnierzy walczących na froncie zachodnim, której nawoływał ich, by wytrzymali i tym samym dali czas Führerowi, nie zrobiła na nikim wrażenia. Nadszedł czas, by wobec niesubordynowanych podkomendnych zastosować bezwzględne środki. 2 września feldmarszałek Wilhelm Keitel ogłosił rozkaz, zgodnie z którym wszystkich symulantów i tchórzliwych nierobów, łącznie z oficerami, czekała natychmiastowa egzekucja. Keitel uprzedził wodza, że jeśli ma powstrzymać pochód wroga, zanim ten przedrze się do północnej części Niemiec, będzie potrzebował co najmniej 10 pełnych dywizji piechoty i 5 dywizji pancernych. W tym okresie Niemcy nie dysponowali jednak armią spełniającą te wymogi. W sposób bardziej planowy przebiegał odwrót sił niemieckich na północy, wzdłuż wybrzeża kanału La Manche. Zadecydowała o tym zwłoka Kanadyjczyków, którzy nie nadążali za umykającym przeciwnikiem. Wykorzystał to generał Gustav von Zangen, który wyprowadził 15 armię z francuskiego departamentu Pas-de-Calais i w imponującym stylu dotarł z nią na północ Belgii. Służby wywiadowcze sprzymierzonych nie popisały się, gdy donosiły, jakoby jedynymi posiłkami, jakie docierają do Holandii, były zdemoralizowane i zdezorganizowane niedobitki 15 armii, które wycofują się z Belgii, wybierając drogę przez wyspy holenderskie. Niespodziewane przejęcie Antwerpii w niemieckich kręgach dowódczych odebrano zapewne jako spory cios. Jednakże w ciągu następnych kilku dni, gdy Brytyjczykom nie udało się uchwycić północnego sektora ujścia Skaldy, generał von Zangen zdołał utworzyć nowe linie obrony. Stanowiły je szeroka na 20 km reduta w południowej części ujścia Skaldy, na północy półwysep południowy Beveland, a także wyspa Walcheren. Zgromadzone tam siły niemieckie liczyły 82 tysiące żołnierzy i 530 dział. To wystarczyło, by powstrzymać okręty Joalnevi przed wejściem na rojące się od min wody ujścia rzeki. Głównodowodzący marynarki sprzymierzonych, admirał Bertram Ramsay, przestrzegł naczelne dowództwo oraz Montgomery'ego, że Niemcy bez specjalnego trudu utrzymają kontrolę nad ujściem Skaldy. Z kolei Andrew Cunningham, pierwszy lord morski, uprzedził przełożonych, że o ile nie oczyszczą podejścia, przydatność Antwerpii będzie równie znikoma jak Timbuktu.
Dowodzący siłami korpusu generał Horrocks przyznał potem, że nie zdołał wywiązać się z powierzonego mu zadania. Niewątpliwie Napoleon podołałby zadaniu, lecz obawiam się, że Horrocks zawiódł pokładane w nim nadzieje. W rzeczywistości jednak wina nie leżała ani po stronie Horrocksa, ani dowódcy 11. Dywizji Pancernej. Za niepowodzenie akcji winić raczej należałoby Montgomery'ego, który zbagatelizował znaczenie ujścia z Kaldy i założył, że zajmą się nim później Kanadyjczycy. Był to olbrzymi błąd, który wkrótce miał przynieść potężny wstrząs przymierzonym. Jednak w tamtym czasie panowały jeszcze euforyczne nastroje, a generałowie, którzy sławili się w bojach I wojny światowej, utwierdzali się w przekonaniu, że wrzesień 1944 jest powtórką września 1918. Historyk wojskowości Forrest Paul zanotował. Gazety donosiły, że w ciągu 6 dni nasze wojska przemierzyły dystans blisko 340 kilometrów i obecnie zajmowały już Holandię, Luksemburg, Saarbrücken, Brukselę i Antwerpię. Z informacji wywiadowczych wynika, że wszędzie żołnierze witani byli zgoła histerycznymi wybuchami radości. Tymczasem uwaga niemal wszystkich wysokich stopniem oficerów skupiła się na linii Renu. Uważano, że sprzymierzeni mogą pokonać ją w jednym zdecydowanym skoku. Wizja ta niewątpliwie wabiła Eisenhowera, zaś Montgomery z własnych powodów uległ jej całkowicie. Odcinek drugi. Rozdział drugi. Antwerpia i granica niemiecka. Pod koniec sierpnia, gdy wydawało się, że linie niemieckiej obrony znalazły się na skraju załamania, problemy z zaopatrzeniem zagroziły powstrzymaniem pochodu armii Eisenhowera. Francuska sieć kolejowa ucierpiała na skutek bombardowań aliantów do tego stopnia, że musiano zdać się na transport samochodowy. Codziennie w ramach systemu konwojów w Normandii wyruszały ciężarówki wiozące około 10 tysięcy ton materiałów pędnych, racji żywnościowych i amunicji. W pierwszych dniach września musiały one pokonywać odległość blisko 500 kilometrów na trasie między Cherbourgiem a linią frontu. Oznaczało to, że każda tura zaopatrzenia wymagała 3-dniowej podróży. Sam Paryż po wyzwoleniu potrzebował co najmniej 1500 ton zaopatrzenia na dzień. Jedynie amerykańska potęga surowcowa mogła podołać takiemu zadaniu. Około 7 tysięcy ciężarówek mknęło dzień i noc, spalając z każdej doby prawie 1 137 000 litrów paliw. W ramach operacji spisano na straty w sumie 9 tysięcy pojazdów. Gdy trwało natarcie we Francji, kanistry z benzyną zrzucano z samolotów transportowych należących do 9. Zgrupowania Lotnictwa Transportowego, a nawet z bombowców. Metoda ta jednak była mało wydajna. Na każde 7 litra dostarczonej na ziemię benzyny samolot zużywał 11 litrów paliwa lotniczego. Kryzys zaopatrzeniowy sprawił, że otwarcie dróg morskich do portu w Antwerpii stało się tym bardziej palącym wyzwaniem. Jednak Montgomery całą swą uwagę skupił na sforsowaniu linii Renu. 3 września Montgomery dowiedział się, że wprawdzie od północy może liczyć na wsparcie ze strony dużej części amerykańskiej pierwszej armii, jednak nie będzie dowodził tą formacją. Dotychczas zakładał, że Eisenhower powierzył mu wyłączne dowództwo nad uderzeniem na północy. Kiedy dotarła do niego wiadomość, że trzecia armia pod rozkazami Pattona, wbrew oczekiwaniom Montgomery'ego, nie zakończyła swego pochodu, brytyjski dowódca wpadł we wściekłość. Jeszcze tego samego dnia
na który przypadała akurat piąta rocznica przystąpienia Wielkiej Brytanii do wojny, wystosował pismo do marszałka polnego Alana Brooka, szefa imperialnego sztabu generalnego w Londynie. W liście Montgomery ujawnił zamiar sforsowania linii Renu w jak najkrótszym czasie. Najwyraźniej zakładał, że w ten sposób uda mu się przekonać Eisenhowera do przekierowania do jego armii większej części zaopatrzenia i powierzenia mu dowództwa nad pierwszą armią. Tymczasem, zamiast biernie czekać, aż poprawi się sytuacja z zaopatrzeniem, Patton potajemnie parł ku linii Sary. W pamiętniku zanotował: ażeby zapewnić skuteczność ataku, musimy udać, że prowadzimy tylko zwiad, następnie dostać posiłki do oddziału rozpoznawczego i dopiero wtedy ruszyć do natarcia. To wyjątkowo smutny sposób prowadzenia wojny. Dążąc do realizacji swego planu, Patton nie miał wielkich skrupułów. Piloci bombowców nie mogli narzekać, kiedy skierowano ich do misji zaopatrzeniowych. Zdarzało się bowiem, że podczas dostarczania paliwa dywizjom trzeciej armii szczęśliwy pilot był obdarowywany skrzynką szampana z wyrazami uznania od generała Pattona. Amerykański dowódca mógł sobie pozwolić na taki gest, ponieważ tak się złożyło, że jego żołnierze wyzwolili wcześniej 50 tysięcy skrzynek tego wyśmienitego trunku. Montgomery'emu do tego stopnia zależało na przeprowadzeniu decydującego natarcia na froncie północnym, że gotów był nawet w tym celu narazić na szwank operację uruchomienia strategicznie ważnego portu w Antwerpii, od którego zależało zażegnanie kryzysu zaopatrzeniowego. 3 września brytyjski marszałek polny ogłosił nowy plan operacyjny. Wynikało z niego, że porzucił on pomysł uskierowania dużych sił do oczyszczania ujścia Skaldy. Właśnie tą decyzją należy tłumaczyć fakt, że 11. Dywizja Pancerna Robertsa po wkroczeniu do Antwerpii nie doczekała się rozkazu sforsowania kanału Alberta ani wkroczenia na półwysep Beveland na północnym zachodzie, gdzie zaczęli się okopywać Niemcy. W ciągu kilku następnych dni niedobitki niemieckiej 15. Armii na obu brzegach Skaldy kolejny raz zdołały odzyskać sprawność bojową. Na frontach wschodnim i zachodnim niemiecka armia wielokrotnie udowadniała, że jest zdolna do podniesienia się po najbardziej dotkliwych porażkach. W szeregach niemieckich panowały raczej niskie morale, jednak wciąż tliła się wola walki. W liście do rodziny pewien niemiecki unteroficer tak podsumował ówczesne nastawienie swoich kamratów: choć porzucili nas nasi sojusznicy, nie wolno nam tracić męstwa. Kiedy Führerowi uda się wprowadzić do walki jego nową broń, nastanie dzień ostatecznego zwycięstwa. Eisenhower, co prawda, świetnie rozumiał, jak ważne jest odblokowanie podejścia do portu w Antwerpii, jednak sam również pragnął ustanowienia przyczółka mostowego na brzegu Renu. Planował posłużyć się w tym celu nowo utworzoną pierwszą aliancką armią powietrzno-desantową. W planach tych wspierali go generał szef sztabu w Waszyngtonie, Marshall, oraz szef sił powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych, generał Hope Arnold. Ilość czasu i wysiłku poświęconego otworzeniu nowej formacji powietrzno-desantowej dodatkowo dopingowała tych wojskowych, by rzucić się do boju przy pierwszej nadarzającej się okazji. Od momentu załamania się niemieckiego frontu w Normandii opracowano co najmniej 9 planów wykorzystania alianckiej armii powietrzno-desantowej. Tempo zwycięskiego pochodu aliantów było jednak tak duże, że kolejne projekty zarzucano, nim zdążono wprowadzić je w życie. Łatwo sobie wyobrazić irytację spadochroniarzy, którym raz za razem kazano pakować sprzęt,
przygotowywać do poderwania samoloty i trwać w gotowości bojowej, po czym nakazywano się rozejść z powrotem do kosza. Generał Patton nie mógł się nachwalić swojej trzeciej armii. Podczas konferencji prasowej stwierdził: siły powietrzno-desantowe nie są w stanie dotrzymać nam kroku, po czym dodał, zwracając się do dziennikarzy: tego również proszę nie notować. W pierwszym tygodniu września marszałek polny Montgomery zaczął poważnie rozważać możliwość wykorzystania desantu z powietrza do sforsowania dolnego biegu Renu na wysokości miasta Arnhem. Operacji nadano kryptonim Market Garden i zaplanowano jej przeprowadzenie na 17 września. Była ona nie tylko nad wyraz ambitna w swych założeniach, ale też karygodnie źle przygotowana. Akcja miała minimalne szanse powodzenia i jako taka nigdy nie powinna wejść w fazę realizacji. Wyznaczone strefy zrzutu, szczególnie w północnej części Arnhem, były zbyt oddalone od mostów, które planowano opanować. W rezultacie zaprzepaszczono element zaskoczenia. Zabrakło uzgodnienia planów działania między aliancką armią powietrzno-desantową a wojskami lądowymi. Brytyjskiemu korpusowi powierzono zadanie przemierzenia odcinka liczącego 104 kilometry. Miał on przyjść z odsieczą brytyjskiej dywizji powietrzno-desantowej w Arnhem, jednak wcześniej, po drodze, musiał zająć most na Dolnym Renie. Przede wszystkim jednak w planach nie przewidziano, że cokolwiek może pójść źle. Nie wzięto nawet pod uwagę nagłego załamania pogody, które spowolniłoby dotarcie posiłków. Amerykańska 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa wkroczyła do Eindhoven, zaś 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa ostatecznie zdobyła Nijmegen oraz most na rzece Waal. Udało się tego dokonać tylko dlatego, że feldmarszałek Model nie zgodził się na wysadzenie mostu, licząc, że przyda się jego wojskom podczas kontruderzenia. Zaciekły opór i ponawiane raz za razem ataki oskrzydlające Niemców sprawiły jednak, że przemarsz dywizji pancernej gwardii znacznie się opóźnił. Nieosłonięta droga, na której toczyły się krwawe walki, zyskała miano diabelskiego traktu. Służby wywiadowcze sprzymierzonych donosiły dowództwu, że w okolicy Arnhem stacjonuje 9. Dywizja Pancerna oraz 10. Dywizja Pancerna. Popełniono jednak kardynalny błąd, zakładając, że po wycofaniu się z Francji formacje te są w opłakanym stanie i nie będą stanowiły poważnego zagrożenia. Tymczasem lądujących spadochroniarzy brytyjskiej 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej oczekiwała na ziemi niemiła niespodzianka. Reakcja Niemców była błyskawiczna i brutalna. Z całej dywizji do mostu drogowego na Dolnym Renie dotarł zaledwie jeden batalion, po czym ugrzązł na północnym krańcu przeprawy. 25 września ewakuowano na drugi brzeg pozostałych przy życiu spadochroniarzy. Straty aliantów przekraczały 14 tysięcy żołnierzy narodowości brytyjskiej, amerykańskiej i polskiej. Amerykanie z całej tej katastrofy mogli wyciągnąć tylko jeden wniosek. Dowództwo brytyjskie się skompromitowało. Podniecenie, jakie sprzymierzonych sprawiała perspektywa przekroczenia Renu, przysłoniło bardziej prozaiczną, lecz niezbędną kwestię, mianowicie konieczność wytyczenia skutecznych linii zaopatrzenia. Bertram Ramsay nie posiadał się z oburzenia, że szczególnie zaś sam Montgomery puszczali mimo uszu jego przestrogi. Admirał powielekroć przypominał o konieczności zajęcia ujścia Skaldy i odblokowania morskich podejść do Antwerpii. Wprawdzie Eisenhower nalegałby skupić się na tym dużym porcie z nienaruszoną infrastrukturą, jednak Montgomery miał zupełnie inne plany. Jego zdaniem
Pierwsza Armia Kanadyjska powinna kontynuować natarcie, oczyszczając z garnizonów niemieckich Boulogne, Calais i Dunkierkę. Nie brał przy tym pod uwagę faktu, że wszystkie te porty uległy poważnym zniszczeniom podczas działań wojennych i minie sporo czasu, nim będą mogły wznowić pracę. Po podleczeniu poważnej kontuzji kolana Eisenhower mógł się skupić na dopracowywaniu strategii sprzymierzonych. Utworzył niewielki sztab w okolicy Reims, zaś 20 września rozgościł się w komnatach wersalskiego pałacu Trianon, okazałego gmachu wyrosłego z ducha Belle Époque. Podczas I wojny światowej miała tu swoją siedzibę Wojskowa Komisja Międzysojusznicza. To w głównej sali tego gmachu 7 maja 1919 roku Georges Clemenceau ogłosił warunki traktatu wersalskiego, a dopiero po kilku dniach ostateczną wersję dokumentu podpisano w galerii zwierciadlanej Pałacu Wersalskiego. W ciągu następnych 2 tygodni do pobliskich budynków przeniesiono kolejne komórki sztabu. Zajęto nawet olbrzymie pałacowe stajnie. Wkrótce potem, na mocy specjalnego rozkazu, oddano do dyspozycji 24 tysięcy oficerów i szeregowców, blisko 1800 nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Królewskiego. Jeszcze większe wymagania miał generał porucznik Lee, szef amerykańskiego organu do spraw strefy zaplecza frontu. Z jego rozkazu zajęto na terenie Paryża ponad 315 hoteli oraz kilka tysięcy innych budynków i mieszkań. Wszystkie one miały pomieścić podkomendnych generała, ceniących wygody wysokich rangą oficerów. Lee przywłaszczył sobie również luksusowy hotel George, którym zamieszkał wraz z nieliczną świtą. Jego megalomania osiągała rozmiary wręcz karykaturalne. Podczas inspekcji rannych żołnierzy kazał im przyjmować należąco postawę zasadniczą. Wizyty takie odbywał wystrojony w wysokie buty do jazdy konnej z ostrogami, ze szpicrutą w ręku, odprowadzany przez wianuszek nadskakujących podkomendnych. Dywizje walczące na pierwszych liniach frontu nie posiadały się z oburzenia na wieść, że organ zaopatrzenia stara się dogodzić przede wszystkim sobie, spychając troskę o zwyczajnego żołnierza na dalszy plan. Władze francuskie narzekały, że Amerykanie mają większe wymagania niż okupant. Na łamach pewnego czasopisma rozszyfrowano nawet w żartobliwy sposób skrót Société des Hôteliers Américains en France, Stowarzyszenie Amerykańskich Właścicieli Hoteli we Francji. Eisenhower był wściekły na Lee, który prowokacyjnie zignorował jego polecenie, by nie traktować Paryża jako podbitej ziemi. Nigdy jednak nie zdobył się na odwagę, by usunąć go ze stanowiska. Również Patton, darzący generała Lee niechęcią i pogardą, nie ośmielił się nigdy mu przeciwstawić z obawy, że w ten ramach rewanżu wstrzymałby zaopatrzenie III Armii. Głównodowodzący siłami sprzymierzonych odkrył również w tym czasie, że wielka przegrana w bitwie o Arnhem bynajmniej nie sprowokowała korekty w strategicznych planach aliantów. Wyglądało na to, że gdy Montgomery coś sobie postanowił, nie sposób było zawrócić go z obranej drogi. Zdawał się w ogóle nie brać pod uwagę faktu, że jego wojskom nie udało się uruchomienie portu w Antwerpii, ani że będąca jego konikiem operacja Market Garden zakończyła się sromotną klęską. Marszałek Polny Armii Brytyjskiej jak gdyby nigdy nic nadal nie domagał się, by jego grupie armii przypadała w udziale największa część zaopatrzenia, co miało umożliwić jej wdarcie się do północnych Niemiec. W liście 21 września, a więc w dniu kapitulacji brytyjskiego batalionu spadochronowego w Arnhem, Montgomery zrugał wręcz Eisenhowera, że ten nie powstrzymał Pattona. Co ciekawe,
Nawet Niemcy rozumieli, że Montgomery się myli. Gdy Brytyjczycy pojmali w Amiens generała wojsk pancernych Eberbacha, w następujących słowach przedstawił on sytuację innym generałom niemieckim więzionym przez aliantów. Cała ich kampania zasadza się na błędnych przesłankach. Droga do Niemiec wiedzie przez rzekę Sarę. Patton dowodził, że plany Montgomery'ego, by otworzyć wąski front i dokonać jednego szybkiego wypadu na Berlin, były kompletnie chybione. Amerykański generał stwierdził, że to niemożliwe, by Montgomery był aż tak nieostrożnym dowódcą. Obrana przez niego trasa wymagała przekraczania rzek w miejscach, gdzie najszerzej rozlewały się ich wody. Bradley zauważył, że proponowany przez Montgomery'ego manewr się nie powiedzie. Zamiast przewidywanego uderzenia 21. Grupy Armii w samo serce Niemiec, które miało przypominać pchnięcie sztyletem, Bradley przewidywał raczej pchnięcie nożem do smarowania. Tymczasem do Pattona, który z wielkim trudem oblegał dobrze ufortyfikowane miasto Metz, dotarły rozkazy, by poniechał ofensywy i skupił się na zadaniach obronnych. Oczywiście wiadomość taka dodatkowo rozsierdziła amerykańskiego dowódcę. Kiedy jednak 21 września poinformowano go, że Eisenhower miał powiedzieć o Montgomerym szczwany sukinsyn, wstąpiła w niego nadzieja. Wyglądało na to, że głównodowodzący siłami aliantów w końcu przejrzał manipulacje brytyjskiego marszałka polnego. Plan Montgomery'ego dotyczący objęcia dowództwa nad siłami lądowymi przewidywał, że Eisenhower w roli dowodzącego nie będzie w stanie sprawować ścisłej kontroli nad przebiegiem kampanii. Jak zauważył historyk John Buckley, problem polegał na tym, że to sam Monty ze wszystkich sił starał się zdyskredytować swego przełożonego. Eisenhower próbował umniejszać różnice dzielące plan Montgomery'ego od jego własnej strategii, która przewidywała marsz dwoma skrzydłami równocześnie ku zagłębiu rury oraz ku Sarze. Aby zapewnić sobie nieco większą elastyczność w środkowym sektorze, udał nawet, że przechyla się do pomysłu pojedynczego pchnięcia sztyletem. I tu właśnie popełnił błąd. Powinien bowiem zagrać z Brytyjczykiem w otwarte karty. Eisenhower wiedział, że w każdej chwili może wydać odpowiednie rozkazy podlegającym mu dowódcom grup armii amerykańskiej, to jest Bradleyowi oraz generałowi Deversowi. Równocześnie jednak pozostawił zbyt dużą swobodę działania Montiemu, który reprezentował sojuszników i nie należał do hierarchii służbowej armii amerykańskiej. Eisenhower powinien był wiedzieć, że w tym czasie miał już zapewnione poparcie marszala w Waszyngtonie oraz że Churchill przestał mieć wpływ na prezydenta Roosevelta, zwłaszcza w kwestiach decyzji związanych z wojskowością. Tymczasem Eisenhower grał miękko. Zamiast wyraźnie dać do zrozumienia krnąbrnemu Brytyjczykowi, że czas dyskusji dobiegł końca i najwyższa pora zastosować się do jego rozkazów, pozwolił mu podważać przedłożoną strategię i nieustannie forsować własną. Montgomery nie domyślał się przy tym, jak wielkie napięcia wywoływał w stosunkach angielsko-amerykańskich, które ujawnić się miały w grudniu. 22 września Eisenhower zwołał w swojej kwaterze w Wersalu ważną naradę. Montgomery nie stawił się na niej, co zostało odebrane jak afront. W zastępstwie Montego przybył jego szef sztabu, generał major Freddy Guignard, powszechnie lubiany i darzony szacunkiem. Amerykańska generalicja podejrzewała, że w ten sposób Montgomery próbuje zapewnić sobie możliwość łatwego wymigania się w późniejszym terminie od powziętych na naradzie postanowień. Na spotkaniu skupiono się na opracowaniu strategii działania po zajęciu portu antwerpskiego.
Eisenhower zaaprobował propozycję, by główne uderzenie przeprowadziła 21. Grupa Armii pod rozkazaniem Montgomery'ego. Jej zadaniem było obejście zagłębia Rury od północy. Jednak równocześnie głównodowodzący zarządził, by dowodzona przez Bradley'a 12. Grupa Armii sforsowała Ren w okolicach Kolonii i Bonn, zamykając okrążenie od południa. O ustaleniach tych donosił Montiemu w wysłanym dwa dni później liście, upewniając się w ten sposób, że marszałek polny zapozna się z nowymi wytycznymi. Zadanie oczyszczenia podejść do Antwerpii Montgomery przydzielił pierwszej Armii Kanadyjskiej, po czym stracił zainteresowanie tym sektorem walk. Jego uwagę przyciągnął natomiast klin z miastem Nijmegen, zajęty podczas operacji Market Garden. Zamierzał wykorzystać go jako bazę wypadową do ataku na las Reichswald, położony tuż za granicą niemiecką. Tymczasem jednak Kanadyjczycy, którzy zakończyli akcję w północnej Francji i w pierwszych dniach października przystąpili do oczyszczania ujścia Skaldy, napotkali tam niespodziewanie zajadły opór wojsk niemieckich. Wykorzystując opieszałość aliantów, niedobitki niemieckiej 15. Armii zdołały zbiec i okopać się na wyspie Walhern oraz półwyspie południowy Beveland i zamierzały teraz walczyć do końca. Po zapoznaniu się z raportem Królewskiej Marynarki Wojennej, Eisenhower z tym większym niepokojem śledził powolne tempo akcji w Antwerpii. Na każdą sugestię, że odblokowywanie antwerpskiego portu przebiega zbyt ślamazarnie, Montgomery reagował agresywnie. Nie przestawał też nalegać, by powierzono mu dowództwo nad amerykańską pierwszą armią, co miało znaczenie przyspieszyć atak na zagłębie Rury. 8 października Montgomery kolejny raz skrytykował strategię Eisenhowera, tym razem jednak za słuchacza wybrał samego generała Marszala, który akurat odwiedzał Eindhoven. I tu Monty się przeliczył. Amerykański generał, człowiek niezwykle opanowany, nieomal stracił cierpliwość, gdy na własne oczy ujrzał pokaz, jak sam to określił, olbrzymiego egotyzmu brytyjskiego dowódcy. Pozbawiony nawet krztyny inteligencji emocjonalnej, Montgomery niewiele się przejął chłodną reakcją marszala i wkrótce potem sporządził dokument zatytułowany Uwagi na temat dowództwa w Europie Zachodniej, którym nie pozostawiał suchej nitki na zdolnościach dowódczych Eisenhowera. Wśród przyczyn musiały być sugestie tego ostatniego, jakoby odblokowanie portu w Antwerpii odwlekało się z winy Montgomery'ego. Marszałek Polny dawał nawet teraz do zrozumienia, że operacja Market Garden zakończyła się fiaskiem, ponieważ nie przydzielono mu wystarczającego zaopatrzenia. Po kilku dniach nadeszła oficjalna odpowiedź Eisenhowera. Głównodowodzący siłami aliantów odpierał z mocą wszelkie zarzuty Brytyjczyka, a pismo zatwierdził wcześniej generał Marshall. Gdy Eisenhower zaproponował, by osłabić nieco wymowę wstępnej wersji pisma, spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem zarówno swego szefa sztabu, generała porucznika Bidella Smitha, jak również samego generała Marshalla. Nawet człowiek tak odporny na argumenty jak Montgomery musiał pojąć sens następującego fragmentu. Jeśli jako wysoki rangą dowódca sił jednego z głównych alianckich uważacie, że moje koncepcje i wytyczne zagrażają powodzeniu podejmowanych operacji, moim obowiązkiem jest zawiadomić o tym odpowiednie władze, które podejmą stosowne kroki, włączając to nawet te najbardziej drastyczne. Montgomery błyskawicznie spuścił z tonu. Nie powiem ani słowa więcej na temat dowództwa. Przedstawiłem panu moje poglądy, pan zaś udzielił mi odpowiedzi. Na tym sprawa się kończy. Pański niezwykle oddany
i lojalny podkomendny Monty. Wbrew powyższym zapewnieniom sprawa ta miała jednak prześladować Montgomery'ego aż po kres jego dni. Bitwę o ujścia Skaldy stoczono w strugach chulewnego deszczu. Rozpoczęło ją 2 października uderzenie na północ i północny zachód od strony Antwerpii. Kanadyjczyków na prawej flance wspierał brytyjski pierwszy korpus. Siły te potrzebowały 2 tygodni, by dotrzeć do nasady Półwyspu Południowy Beaverland, a zajęcie całego Półwyspu pochłonęło 2 tygodnie. Przez większą część października kanadyjski drugi korpus toczył zaciekłe walki w dużym kotle na wodach kanału Leopolda, południowej części ujścia Skaldy. Chcąc dopomóc w zajęciu wyspy, RAF po długich pertraktacjach w końcu zgodził się przeprowadzić naloty, których celem były zapory wodne. W ich następstwie większa część wyspy znalazła się pod wodą, płosząc Niemców w sile ponad 6 000 żołnierzy z punktów oporu. W tym samym czasie do zachodniego Cypla przybił okręt desantowy, z którego na ląd zeszli brytyjscy komandosi piechoty morskiej. Pomimo znacznych strat oddziały desantowe przebiły się w głąb wyspy i połączyły z siłami kanadyjskimi, które nadchodziły po zajęciu południowej części. 3 listopada wyłapano ostatnich żołnierzy niemieckich, łączna liczba jeńców wyniosła 40 000. Podczas bitwy o Skaldę Kanadyjczycy i Brytyjczycy ponieśli jednak również znaczne straty. Poległo 13 000 żołnierzy alianckich. Zanim pierwsze konwoje z zaopatrzeniem mogły wejść do portu antwerpskiego, musiało upłynąć jeszcze sporo czasu. Ujście zostało dokładnie zaminowane przez Niemców i saperzy musieli pracować nad odblokowaniem portu do 28 listopada. Oznaczało to, że od chwili zajęcia, zaskoczenia miasta przez 11 Dywizję Pancerną do momentu pełnego uruchomienia portu minęło aż 85 dni. Pierwszy amerykański patrol wjechał na ziemię niemiecką po południu 11 września od strony północno-wschodniej rubieży Luksemburga. Ze wzniesienia zwiadowcy zobaczyli betonowe bunkry linii Siegfrieda. To wtedy narodził się zwyczaj symbolicznego oddawania moczu na ziemię po przybyciu na terytorium nazistów, który przejęło wiele oddziałów alianckich. Tego samego dnia na północny zachód od miasta Dijon doszło do spotkania francuskiej 2. Dywizji Pancernej przydzielonej do 15. Korpusu Armii Pattona oraz francuskiej 1. Dywizji z amerykańskiej 7. Armii nadciągającej z południa Francji. W ten sposób domknęła się linia alianckich wojsk rozciągająca się od Morza Północnego do Szwajcarii. 14 września Patton wkroczył do Nancy, jednak wkrótce potem jego 3. Armia utknęła, gdy na jej drodze wyrosły wiekowe, potężne fortyfikacje wokół Metz. Sforsowanie Mozeli jednostki amerykańskie okupiły krwawymi walkami. Oficer wspominał potem: usadowieni na wybrzeżach Niemcy celowali do naszych sanitariuszy, gdy ci próbowali zapakować rannych z powrotem do kutrów desantowych. Przeszywali kulami naszych rannych, którzy mogli jeszcze wrócić do zdrowia. Nałapaliśmy w końcu tylu jeńców, że mogliśmy ustawić ich z przodu i się za nimi chronić. To nie powstrzymało ich kamratów. Nadal strzelali, zabijając swoich kolegów. W końcu powiedzieliśmy sobie: dość tego. I wystrzelaliśmy wszystkich jeńców do nogi. Niemieckie dywizje musiały się mierzyć z różnymi przeciwnościami. Dowódca jednego z pułków 17. Dywizji Grenadierów Pancernych narzekał, że oddane mu do dyspozycji pojazdy bez przerwy odmawiały posłuszeństwa. W
ponieważ benzyna była tak podłej jakości. Rozcieńczano ją wodą. Jak mamy walczyć na rozwodnionej benzynie? Nie dysponuję żadnym sprzętem artyleryjskim. Żołnierze, kiedy każesz im bez przerwy prowadzić ogień karabinowy, prędzej czy później się buntują. Mówią, pocałuj mnie pan w dupę. Wolę trafić do niewoli, niż dać się zabić. Głosy takie oczywiście nie docierały do kwatery Führera. Niemiecka pierwsza armia donosiła w raporcie naczelnemu dowódcy niemieckich sił zbrojnych stosunki między oficerami i szeregowcami na linii frontu pozostają wzorowe i nie budzą najmniejszych obaw. Śledząc tony listów słanych przez żołnierzy do rodzin, rozpoznanie takie należałoby zresztą uznać za słuszne. Pewien Oberfreiter pisał w liście do żony. Znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym tej wojny. Stacjonuję teraz w sektorze niedaleko miejsca mojego urodzenia. Daje mi to większą odwagę i wolę walki, by bronić ojczyzny i ciebie. Nie wolno nam nawet zbliżać się myślą ku niewyobrażalnej perspektywie przegranej. Inni wojskowi w korespondencji wyrażali pogardę dla wroga. Nigdy nie atakują nas bez wsparcia lotnictwa i artylerii. Nie pozwala im na to tchórzostwo. Dysponują wszelką bronią, jaką tylko można sobie wyobrazić. Jeszcze inny pisał. Żołnierze amerykańskiej piechoty nie są warci złamanego grosza. Do ataku ruszają tylko pod osłoną ognia artyleryjskiego. Dopóki nie cichnie kanonada niemieckich karabinów maszynowych, amerykańskie wojsko nie jest w stanie posuwać się naprzód. Za to Oberfreiter Riegel przyznawał, prawda jest taka, że ten, kto zdobędzie przewagę w powietrzu, wygra tę wojnę. Obergruppenführera Hessa goryczą napawał brak wsparcia ze strony niemieckiej broni V. Czemu służy poświęcanie życia tylu naszych żołnierzy? Jaki sens ma narażanie naszej ojczyzny na tak wielkie zniszczenia? Dlaczego nadal nie zastosowano z powodzeniem broni V, o której wcześniej tyle mówiono? 16 września, na dzień przed rozpoczęciem operacji Market Garden, Hitler wprawił w zdumienie swą świtę w Wilczym Szańcu, gdy po zakończeniu porannej narady wojennej zwołał kolejne spotkanie. Przemawiał akurat generał Alfred Jodl, który skarżył się na niedostatki sprzętu artyleryjskiego, amunicji i czołgów na froncie zachodnim, gdy, jak zanotował w pamiętniku generał lotnictwa Kreipe, Führer przerwał mu gwałtownie. Padły krótkie komendy, kontrofensywa w Ardenach, cel zdobycie Antwerpii. Grupa szturmowa w sile 30 nowo sformowanych dywizji grenadierów ludowych, wsparta przez dywizje pancerne ściągnięte z frontu wschodniego oraz nowo powołane jednostki pancerne. Próba wbicia klina między siły brytyjskie i amerykańskie. Nowa Dunkierka. Zaprotestował Guderian, szef sztabu dowodzący wojskami Rzeszy na froncie wschodnim, argumentując swój sprzeciw sytuacją na wschodzie. Jodl zwrócił uwagę na przewagę wroga w powietrzu i spodziewane desanty spadochronowe w Holandii, Danii i północnych Niemczech. Hitler zażądał przygotowania do 1 listopada 1500 myśliwców. Ofensywa miała rozpocząć się w okresie, gdy panować będą złe warunki pogodowe, uniemożliwiając aktywność powietrzną nieprzyjaciela. Zapowiedziano, że dowództwo obejmie Rundstedt. Przygotowania miały potrwać do 1 listopada. Führer w długim wystąpieniu podsumował najważniejsze punkty planu. Wszyscy obecni na naradzie zostali zobowiązani do zachowania ścisłej tajemnicy. Nakazano, by do akcji wytypowano niewielu najbardziej zaufanych podkomendnych. Führer wydał też polecenia Göringowi, który w nocy wrócił do posiadłości Kainthal. Po całym dniu
dopadło mnie zmęczenie i migrena. Plan wywołał poważne zaniepokojenie Guderiana, który wiedział, że wraz z nadejściem mrozów na ściętą nimi ziemię wyjadą sowieckie czołgi średnie T-34. Będzie to oznaczało początek wielkiej ofensywy Armii Czerwonej w kierunku Prus Wschodnich i na zachód od radzieckich przyczółgów na linii Wisły. Naczelne dowództwo niemieckich wojsk lądowych ma poważne zastrzeżenia do planu ofensywy ardeńskiej. W lipcu 1944 podczas lądowania w Normandii feldmarszałek Rundstedt został odwołany przez Hitlera z funkcji głównodowodzącego obroną w zachodniej Europie. Teraz jednak powierzono mu znów tę samą funkcję, ponieważ sądzono, że ten stary Prusak będzie najbardziej godnym zaufania człowiekiem na tym stanowisku. Hitler stawiał go za przykład jako uosobienie pruskiej prawości, choć wcześniej zadbał o złamanie jego charakteru, obsypawszy go pieniędzmi i zaszczytami. Rundstedt co prawda nadal był świetnym dowódcą, jednak jego choroba alkoholowa w praktyce pozbawiała go prawa głosu w naradach wojennych. Kiedy w grudniu 1941 Hitler zwolnił go pierwszy raz ze względu na problemy zdrowotne, wszyscy uznali, że powód jego odsunięcia jest zgoła inny. W rzeczywistości bowiem feldmarszałek był do cna wyczerpany nadmiernym spożyciem brandy. Nocami krzyczał przez sen, a niekiedy jego doradcy musieli przytrzymywać przerażonego dowódcę i podawać mu środki uspokajające. Gorycz utraty funkcji dowódczej osłodził wtedy Rundstedtowi prezent urodzinowy w wysokości 400 tysięcy marek. Po nieudanym zamachu lipcowym na Hitlera został przewodniczącym sądu honorowego, wywołując zgorszenie w kręgach dowódczych. Jego zadaniem było degradowanie wojskowych, których podejrzewano o przygotowanie zamachu. W okresie po nieudanej próbie zabójstwa Führera nastąpiło gwałtowne ochłodzenie stosunków między narodowo-socjalistyczną Niemiecką Partią Robotników, NSDAP, a niemiecką armią. Oto jak wspominał ten czas pewien niemiecki kapitan, którego żona przebywała w Reutlingen, mieście leżącym na wschód od Strasburga. Powiatowy szef partii w Reutlingen na spotkaniu z kobietami stwierdził, że armia niemiecka to stado brudnych świń. Powiedział też, że gdyby nie działalność SS oraz podlegającej mu 12. Dywizji Pancernej Hitlerjugend, wojna już dawno zakończyłaby się klęską. Dowodził, że niemieccy oficerowie sypiali z francuskimi dziewczętami, a gdy rozpoczęło się natarcie Anglików, wyskakiwali z łóżek w samych majtkach. Twierdził, że gardzi wszystkimi oficerami Wehrmachtu. Oczywiście przybyłe na spotkanie kobiety reagowały na te opowieści oburzeniem. Wznoszono krzyki, wstyd, a moja żona opuściła salę wśród ogólnego zamieszania. Cały ten skandal, czemu chyba trudno się dziwić, zrodził w niej nieufność wobec sytuacji w naszym wojsku. Kiedy cytowany kapitan dowiedział się od małżonki o owym skandalicznym zajściu, natychmiast poinformował o nim generała, któremu podlegał. Takich rzeczy nie powinno się opowiadać rodakom na zapleczu frontu, nawet jeśli w jakiejś części są prawdą. W przeciwnym bowiem razie cywile utracą wiarę w waleczność naszych wojsk. Niewiele jednak wskórał, a o jego proteście zawiadomiono lokalną komórkę partii nazistowskiej. W ramach rewanżu nakazano rodzinie kapitana zakwaterowanie pod ich dachem tak dużej liczby osób, że praktycznie nie starczało już miejsca na prawowitych lokatorów. Niedaleko Aquisgranu z pierwszej dywizji pancernej SS Lebensstraße Adolf Hitler zaskoczony wysłuchał, co mają do powiedzenia miejscowe kobiety. Z ich słów
wynikało, że nie wierzą w konieczność prowadzenia walk w przyszłości. Ich zdaniem Amerykanie mieli zająć tę ziemię, nie napotykając żadnego oporu. Najśmielsza z nich lamentowała: przez 5 ostatnich lat okłamywano nas i obiecywano oświetlaną przyszłość. I co nam z tego przyszło? Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy wierzyć, że choćby jeden niemiecki żołnierz stanie w naszej obronie. Mówczyni miała szczęście, że to właśnie Woolkey był świadkiem jej szczerego oświadczenia. Należał on do garstki wojskowych swojej dywizji, którzy w prywatnych rozmowach przyznawali, że Niemcy nie utrzymają się zbyt długo. Cynicznie zakładał, że gdy wojna dobiegnie końca, rozpocznie się proces redukcji nas, to znaczy SS, i przekształcania nas w demokratów. Odcinek trzeci. Rozdział trzeci. Bitwa o Aquisgrán. Na północnym skrzydle amerykańskiej pierwszej armii 19. Korpus zdołał wkroczyć do Maastricht, jednak z powodu braku amunicji i materiałów pędnych nie był w stanie posunąć się o wiele dalej. W tym samym czasie 5. Korpus na lewej flance amerykańskiej pierwszej armii przeprowadził natarcie w kierunku Belgii i luksemburskiej części Ardenów. W skład formacji weszła 4. Dywizja Piechoty, z którą związał się Ernest Hemingway, a także 28. Dywizja Piechoty, która wcześniej wyzwalała Paryż. Nic nie zostało ze zwycięskiego blasku, jakim emanowali jeszcze niedawno żołnierze podczas Parady Zwycięstwa. Zdobywanie umocnień linii Siegfrieda wymagało niespiesznej, mozolnej i często niebezpiecznej pracy. Żołnierz 30. Dywizji Piechoty wspominał: kiedy mijaliśmy jeden z bunkrów, zauważyłem ciało amerykańskiego szeregowca. Leżał zwrócony twarzą do ziemi, obok głowy porzucono hełm. Obie tylne kieszenie spodni miał wypchane puszkami z racjami żywnościowymi typu K, którymi już nigdy więcej nie miał się posilić. Szermany oddały około 50 strzałów, nim udało się otworzyć drogę wskroś betonowych piramid, znanych jako smocze kły. Amerykanie wkrótce zrozumieli, że zajmowanie bunkrów wymagało specjalnej taktyki. Konieczny był zwiad nocą, który wskazywał jednostkom miejsca położone między niemieckimi stanowiskami moździerzowymi a konkretnymi bunkrami. Do każdej grupy szturmowej atakującej dany bunkier przydzielano co najmniej kilkunastu żołnierzy, którym wsparcie zapewniały czołgi, niszczyciele czołgów oraz działa przeciwpancerne. Z betonowymi murami bunkrów radziły sobie tylko samobieżne działa o kalibrze 155 mm, ale dodatkowo wykorzystano też niszczyciele czołgów. Strzelały one pociskami przeciwpancernymi, które kierowano w otwory strzelnicze bunkrów, rażąc obrońców samą siłą uderzeniową. W amerykańskim raporcie sytuacji na froncie napisano: trafieni wynurzali się z bunkrów ogłuszeni, krwawili z nosów i ust. Do sforsowania stalowych wrót wykorzystywano pociski przeciwpancerne, a także ładunki wybuchowe wsadzano do plecaka lub przyczepione do drąga, zawierające co najmniej 14 kg trotylu. Przywoływany już raport doradzał: jeśli wróg nadal odmawia złożenia broni, należy ogłuszyć go, wrzucając do szybu wentylacyjnego granat odłamkowy. W takich sytuacjach dobrze sprawdza się też granat fosforowy, który również należy umieścić w przewodzie wentylacyjnym. Następnie atakujący powinni zakrzyknąć: Kamerad, swój, oraz Wir schießen nicht, nie chcemy strzelać. Gdyby i to nie przyniosło skutku, ogień czołgowy winien otworzyć zaplecze bunkra. Ewentualnie można pogrzebać obrońców, zasypując ich ziemią przy użyciu czołgu spychacza.
Żołnierzom doradzano, by nigdy nie wchodzili do bunkrów. Powinni raczej zmusić obrońców, by wyszli na zewnątrz. 41. Pułk Piechoty Zmotoryzowanej, wchodzący w skład 2. Dywizji Pancernej, donosił. Po wysadzeniu drzwi i ostrzelaniu otworów strzelniczych ucichł ogień nieprzyjaciela z broni automatycznej. Wówczas żołnierze piechoty podeszli do bunkra od tyłu i nakazali opuszczenie go obrońcom. Pokonani pospiesznie wykonali rozkaz. Podczas oczyszczania jednego z bunkrów wnętrza wnurzyło się tylko 13 jeńców. Przez dziurę w wysadzonym otworze strzelniczym wrzucono do środka granat, po czym wyszło 7 kolejnych. W przypadku, gdy Niemiec z wnętrza bunkra odkrzyknął, że jest ranny i nie może się ruszać, atakujący mieli przeprowadzić jeszcze jedną eksplozję. Po wybuchu drugiego ładunku trotylu obrońcom starczało jednak sił, by wydostać się na zewnątrz. W takiej sytuacji instrukcja przewidywała wrzucenie do środka kolejnych granatów albo użycie miotacza ognia na wypadek, gdyby chronił się tam jeszcze ktoś z załogi. Żołnierze mieli też szczególnie bacznie wypatrywać min puszkowych, które stanowiły duże zagrożenie w ciasnej przestrzeni bunkra ze względu na swoje skromne rozmiary. Liczyły zaledwie 5 cm średnicy i były cienkie na 2,5 cm. Na koniec musieli zalutować właz do bunkra lub też zamknąć go, wywołując eksplozję granatu termitowego. Miało to zapobiec ponownemu zajęciu bunkra przez Niemców. Pewien oddział miał w tym sektorze 6 bunkrów, które musiał zdobywać aż 3-krotnie. W innym przypadku wyczerpani i przemoczeni do suchej nitki żołnierze schronili się przed ulewą w zajętym bunkrze i zasnęli, nie wystawiwszy wart. Wkrótce na miejscu zjawił się niemiecki patrol i wszyscy żołnierze z pechowego plutonu dostali się do niewoli, nie oddawszy ani jednego strzału. W środkowym sektorze pierwszej armii 7 Korpus nacierał na Aquisgrán, wiekową stolicę Karola Wielkiego i jedno z Lieux Sacrés, świętych miejsc, świętego Cesarstwa Rzymskiego. Korpusem dowodził młody oficer Lawton Collins, którego dynamizm zapewnił mu przydomek Lichtin Joe. Aquisgrán usytuowany był na wąskim występie od zachodu i południa okrążała miasto linia Zygfryda, a następny pas umocnień biegł za miastem od wschodu. Collins pragnął uniknąć mozolnego zdobywania budynku za budynkiem, dlatego postanowił okrążyć miasto w nadziei, że Niemcy się wycofają. W swoich planach nie wziął jednak pod uwagę właściwej Hitlerowi mentalności oblężonej twierdzy oraz obsesyjnej wręcz niechęci do oddawania nieprzyjacielowi miast, szczególnie mogących poszczycić się tak doniosłą przeszłością jak Aquisgrán. Podczas przesłuchania w 1945 Göring stwierdził: Führer pragnął bronić Aquisgránu do samego końca. Chciał w ten sposób dać przykład wszystkim innym niemieckim miastom. Obrona miała być prowadzona do chwili, gdy całe miasto zostanie obrócone w gruzy. Niespodziewane nadejście wojsk amerykańskich 11 września wywołało panikę w obozie Niemców. Działacze NSDAP, oddziały przeciwlotnicze Luftwaffe, miejscowi urzędnicy, policjanci i wojskowi, wszyscy rzucili się do ucieczki na wschód w kierunku kolonii. Jak wspominał szef sztabu niemieckiej 7 Armii, widok wycofujących się w pośpiechu oddziałów Luftwaffe oraz SS wraz z dowódcami uchodzącymi na przedzie miał katastrofalny wpływ na morale żołnierzy. Wszyscy po prostu wsiadali do samochodów i odjeżdżali. W Aquisgránie doprowadziło to do wybuchu zamieszek.
Hitler nakazał niezwłoczną ewakuację ludności cywilnej. W przypadku stawiania oporu przez cywilów żołnierze mieli prawo użyć siły. Führer podejrzewał, że niemieccy cywile przystąpiliby z chęcią do amerykańskiej okupacji, którą oznaczałaby kres nalotów. Wszyscy, którzy odmówiliby porzucenia domów, mieli być uznani za zdrajców. Sprawy przybrały jednak inny obrót niż zakładał wódz Rzeszy. 12 września w kierunku miasta pchnięto 12. Dywizję Grenadierów Ludowych, jednak wyprzedziła ją 116. Dywizja Pancerna, która przybyła do Niemiec po odwrocie z Normandii. Dowodzący nią generał porucznik Gerhard Graf von Schwerin anulował wydany przez Gauleitera rozkaz ewakuacji miasta. Schwerin miał wśród wojskowych opinię człowieka bystrego, a nadto krążyły słuchy, jakoby pogardzał nazistami. Zwolniono go z piastowanego stanowiska podczas walk w Normandii, gdy w niewybrędnych słowach wyjawił dowódcy korpusu, co o nim sądzi. Jednak ze względu na niezwykle zdolności przywódcze przywrócono go na to samo stanowisko. Być może właśnie ta sytuacja zrodziła w nim przekonanie, że wszystko może mu ujść płazem. W pierwszej kolejności Schwerin zajął się przywracaniem porządku w mieście. Grenadierzy pancerni otrzymali rozkaz strzelania do szabrowników. Ambitny niemiecki generał porucznik wysłał pismo do amerykańskiego dowódcy, którym wyjaśnił, że zablokował absurdalną ewakuację miasta i w związku z tym prosi, by mieszkańcy byli potraktowani litościwie. Jednakże Collins nie zamierzał rezygnować z planu okrążenia Aquisgranu. Z południowego wschodu nadciągała pierwsza dywizja piechoty, na prawej flance wzmacniane przez trzecią dywizję pancerną. Nie doceniono jednak faktu, że wyczerpująca droga z Normandii znacznie ograniczyła zdolność bojową jednostek. Silniki i czołgów wymagały remontu, brakowało też amunicji wszystkich kalibrów. Pierwszej dywizji brakowało nawet racji żywnościowych. Porucznik Gardner Botford wspominał: doszło do tego, że musieliśmy się posilać racjami typu D, to znaczy jedliśmy tabliczki twarde jak kamień czekolady, wzbogaconej sztucznymi składnikami odżywczymi. 3 tabliczki czekolady na dzień mogą sprawić, że znienawidzisz ten przysmak. Gdy władze nazistowskie zrozumiały wreszcie, że Aquisgran nie zamierza ugiąć się przed groźbą nadciągającego oblężenia, momentalnie wysłano urzędników z powrotem na miejsce. Przystąpili oni kolejny raz do organizowania akcji ewakuacyjnej ludności cywilnej. Tymczasem wojsko zajęło się przygotowywaniem kontruderzenia z kierunku północno-wschodniego, które miało uniemożliwić domknięcie okrążenia. Na jaw wyszły niedawne poczynania Schwerina, w tym treść listu wysłanego do amerykańskiego dowódcy. W rezultacie nieostrożny młody generał musiał niedługo potem salwować się ucieczką i ukrywać się, gdy został oskarżony o defetyzm, a nawet o zdradę. O dziwo, Hitler po jakimś czasie mu przebaczył. W końcu, jako że większość mieszkańców wolała zostać na miejscu, w sposób brutalny przeprowadzono przymusową ewakuację. Krążyły pogłoski, jakoby w kolonii panowała epidemia tyfusu, rzekomo wywołana przez zrzucane przez aliantów bomby bakteriologiczne. Opowiadano też sobie, że przymierzeni dysponują bombami z bakteriami trądu oraz pałeczkami dżumy. Kutary wspominał potem: szkoda, że nie wiedzieliście, jak wojsko niemieckie traktowało swoich krajan na terenach ewakuowanych. Odbierano im bydło bez żadnego pokwitowania. Następnie zmuszano do wyjazdu również właściciela. Brunatne koszule z SA, oddziały szturmowe NSDAP, pędziły całe stada na wschód. Saper Bayer dodał: kiedy domostwa były już całkowicie opuszczone,
przystępowali do szabrowania. Wcześniej rozwieszali ogłoszenia, że w godzinach od 14 do 16 w takim to a takim miejscu rozdawany będzie chleb. Gdy kobiety ustawiły się już w kolejce przed sklepem, podjeżdżały ciężarówki, po czym zaganiano je na pakę. Niemieccy żołnierze wyłapywali ganiające po ulicach dzieciaki i pakowali je do samochodów. Dzieci były wywożone poza ścisłą strefę zagrożenia i porzucane gdzieś przy drodze. SS rozważała nawet masowe egzekucje, licząc się z możliwością buntu wśród przymusowych robotników przesiedlonych z zagranicy. Zapanował jednak tak wielki chaos, że nie udało się wprowadzić tych planów w życie. W drugiej połowie września w Waszyngtonie i kwaterze głównej rozgorzała namiętna dyskusja na temat tonu przemówienia, z jakim głównodowodzący powinien zwrócić się do narodu niemieckiego. Gdyby dowódca zwycięskich armii przemawiał w tonie zbyt pojednawczym, Niemcy mogliby odebrać to jako znakę słabości i odzyskać wiarę w zwycięstwo. Gdyby natomiast Eisenhower użył tonu zbyt ostrego, wówczas istniało ryzyko, że Niemcy postanowiliby walczyć zaciekle do ostatniej kropli krwi. Wreszcie 28 września ujawnił się tekst przemówienia. Wojska alianckie pod moim dowództwem wkroczyły do Niemiec. Przybywamy jako zdobywcy, lecz nie jako okupanci. Padło również zapewnienie, że zamiarem aliantów jest wytrzebienie nazizmu i niemieckiego militaryzmu. Na reakcję władz nazistowskich nie trzeba było długo czekać. Wkrótce podjęto dość dziwaczne kroki propagandowe nakierowane na niemieckich żołnierzy. Uciekano się nawet do rzucenia zagrzewających do boju ulotek z bombowców przelatujących nad liniami frontu. Jedna z takich ulotek głosiła: amerykańscy oficerowie ćwiczą Niemki przy użyciu szpicrut. Po czym następowało zapewnienie, że każdy Niemiec będzie prowadził jawnie lub potajemnie walkę do samego końca. Owa wzmianka o walce prowadzonej potajemnie była pierwszym sygnałem, że naziści planują wszczęcie działań partyzanckich. Plany te przewidywały powołanie ruchu oporu Werwolf, którego zadaniem miało być kontynuowanie walki i wyłapywanie kolaborantów. Ulotki nie spełniły jednak swojej funkcji i nie podniosły morale. Zdaniem jednego z niemieckich podoficerów, ulotki wywoływały oburzenie. W pierwszych dniach października amerykańska 9. Armia zajęła miejsce na lewym skrzydle 12. Grupy Armii pod rozkazami Bradleya, obok oddziałów brytyjskiej 2. Armii. Dzięki temu 1. Armia, dowodzona przez Hodgesa, mogła zewrzeć szeregi, zwłaszcza w okolicy Aquisgranu, dokąd z południowego wschodu parła 1. Dywizja Piechoty na spotkanie 30. Dywizji Piechoty, która nacierała od północy, by zamknąć miasto w pełnym okrążeniu. Do tego czasu zdążył się już poprawić stan amerykańskich pojazdów bojowych, a także uzupełniono niedobory amunicji. Niedaleko Stolbergu doszło do spotkania sprowadzonej niedawno z frontu wschodniego 12. Dywizji Grenadierów Ludowych z 1. Dywizją Piechoty. Jeden z oficerów niemieckiej formacji w liście do kolegi pisał, że niegdyś dumny pułk został rozbity w pył pod Mohylewem. Przeżyło jedynie 6 oficerów z całej jednostki, z czego 3 trafiło do szpitala. Po tej klęsce pułk sformowano od nowa, przydzielając mu nowy personel oraz sprzęt bojowy, po czym rzucono do obrony Aquisgranu. Gdy tylko pociąg wiozący żołnierzy jednostki zatrzymał się na końcowej stacji, momentalnie zostali oni skierowani do kontruderzenia. Jak wspominał przywoływany już oficer, Amerykanie otworzyli niesamowicie intensywny ogień zaporowy
wprawiając z nim w zdziwienie nawet starych weteranów z frontu wschodniego. Oficer odniósł wówczas ranę wielkości pięści w stopie i kreślił cytowane słowa leżąc w szpitalu. 11 października samoloty 9. Zgrupowania Lotnictwa Taktycznego rozpoczęły bombardowania i ostrzał z powietrza Aquisgranu. Miał on potrwać 2 dni, a 14 października rozgorzała właściwa bitwa o miasto. Mimo usilnych starań władz nazistowskich, by ewakuować 160 tysięcy cywilów, około 1/4 populacji pozostała w granicach miasta. Kobiety i starcy ze zgrozą obserwowali, jak niemieccy żołnierze zajmują ich domy, by przy użyciu żelbetu przekształcić je w bunkry. Siły obrońców liczyły 18 tysięcy żołnierzy pozbieranych pospiesznie z przeróżnych jednostek. Dowództwo obrony objął pułkownik Gerhard Wilk. W skład formacji weszły regularne oddziały piechoty, a także żołnierze Waffen-SS, członkowie Kriegsmarine, oddelegowani do piechoty oraz słabo wyszkolone bataliony forteczne. Zanim 16 października domknęło się okrążenie wokół Aquisgranu, Niemcy rzucili do walki batalion SS, artylerię i dywizję piechoty, 219. Brygadę Działów Szturmowych oraz grupę saperów. Zakładano, że najszybciej skapitulują żołnierze wchodzący w skład batalionów fortecznych, mających bronić twierdzy akwizgrańskiej. Major Heimann nie miał jednak lepszego zdania na temat swoich podkomendnych. Dowodziłem znakomitymi żołnierzami, tyle tylko, że połowa służyła wcześniej w personelach ubotów. Do dyspozycji oddano mu również 150 żołnierzy wchodzących w skład Gwardii Przybocznej Hitlera, a ci jednak chcieli się wycofać z walk. Heimann musiał wręcz ich ostrzec, że rozkaz Führera dotyczący obrony twierdzy do ostatniej kropli krwi odnosił się również do nich. Najpierw Amerykanie przypuścili atak z północy i północnego wschodu. Do walki ruszyły 2 bataliony pierwszej dywizji, jednak jak wspominał potem jeden z oficerów, do zadania tego powinno się pchnąć nie 2 bataliony, a całe 2 pułki. Priorytetem było dopilnowanie, by poruszające się blisko siebie formacje postępowały w jak najściślejszym szyku. Miało to uniemożliwić wyrwanie się nieprzyjacielowi z okrążenia, co groziło przypuszczeniem ataku na aliantów od tyłu bądź ze skrzydła. Aby wyłapać wszystkie jednostki i mniejsze grupy, przeczesywaliśmy wszystkie pokoje i komórki w każdym budynku. Dodatkowo wysadzono w powietrze kanały ściekowe. Dzięki temu zyskaliśmy pewność, że nie wystrzelają nas zachodzące od tyłu, a dowództwo i siły zaopatrzenia na zapleczu frontu mogły działać bardziej skutecznie. Na wysuniętym stanowisku walczyła pierwsza dywizja, w skład której weszły czołgi i działa pancerne. Każdy pojazd miał przydzieloną drużynę piechoty do ochrony przed Niemcami wyposażonymi w pancerfausty. Na przedzie wież czołgu M4 Sherman po prawej stronie zainstalowano karabin maszynowy Browning. Pomysł ten świetnie się sprawdził w walkach ulicznych przy odpieraniu ognia zaporowego prowadzonego z okien wyższych pięter. Wiedziano, że niemieccy żołnierze przemieszczają się między piwnicami, dlatego załogi czołgów starały się najpierw celować właśnie w najniższe partie zabudowań, a do ostrzału używano pocisków burzących. Ogień kierowano na poziom parteru, po czym ostrzeliwano coraz wyższe piętra. Do wykurzania Niemców z piwnic stosowano również granaty odłamkowe oraz fosforowe. Użycie miotaczy ognia często skutkowało szybką kapitulacją wroga. Do przebijania się przez ściany między domami wykorzystywano bazuki
i materiały wybuchowe, a taktyka ta zyskała wkrótce żartobliwą nazwę wypłaszania myszy z nory. Bezpieczniej było wysadzić ścianę, przy okazji ogłuszając tych po drugiej stronie, niż wchodzić do środka drzwiami. Po stworzeniu w ścianie wyrwy wiodącej do sąsiedniego budynku, do środka wrzucano granat, po czym wkraczał ten sam oddział. Żołnierzy wyekwipowano w amunicję przeciwpancerną, aby mogli radzić wroga strzelając w sufit lub w podłogę. Stopniowo przesuwano się na coraz wyższe piętra, po czym schodzono znów na dół, zaganiając pojmanych Niemców do piwnic. Po oczyszczeniu kwartału wystawiano wartowników, by Niemcy nie zakradli się z powrotem do domów. Podobny sposób jak Amerykanie, Niemcy używali pancerfaustów. W niemieckim raporcie czytamy: w większości przypadków zaatakowano w ten sposób załoga amerykańska, którą obsadzono dany punkt oporu, poddawała się niemal natychmiast. Do kapitulacji dochodziło, gdy kłęby pyłu po wybuchach oślepiały wroga. Amerykanie wkrótce zrozumieli, że ostrzał artyleryjski prowadzony z moździerzy oraz cięższych dział słabo się sprawdza w walkach miejskich, a dodatkowo nierzadko stanowi zagrożenie dla alianckich sił naziemnych. Dlatego, gdy było to możliwe, skupiano się raczej na prowadzeniu ognia bezpośredniego. Zapalniki pocisków moździerzowych były tak czułe, że wzniecały eksplozje już w momencie, gdy pocisk dolatywał do dachu budynku. W rezultacie ostrzał taki nie wyrządzał zbyt wielkich szkód wewnątrz zabudowań. Nieprzerwana kanonada amerykańskiej artylerii zmusiła jednak dowodzącego niemiecką obroną Aquisgranu pułkownika Wilka do przeniesienia kwatery do schronu przeciwlotniczego. Oto jak wspominał sytuację obrońców. Działa szturmowe, które oddano nam do dyspozycji, zostały niemal natychmiast zniszczone przez nieprzyjaciela. Przecież nie da się obronić miasta, strzelając tylko z samych karabinów. W rzeczywistości uzbrojenie niemieckie nie było aż tak fatalne, jak to przedstawiał pułkownik. Przykładowo obrońcy z dużym powodzeniem prowadzili ostrzał z moździerzy o kalibrze 120 mm. Atakami lotnictwa alianckiego sterowała kontrola naziemna, jednak miała ona poważne problemy z wyznaczaniem punktów orientacyjnych w Morzu Ruin. W rezultacie zaniechano bliskiego wsparcia z powietrza, ale sama obecność na niebie sojuszniczych maszyn dodawała otuchy wojskom sprzymierzonym i działała deprymująco na Niemców. Żołnierze otrzymali wyraźny rozkaz, by ognia naziemnego nie kierować w stronę gmachu katedry, przez co przetrwała ona walki bez szwanku. Poza tym jednak artyleria wyrządziła olbrzymie zniszczenia. W raportach 7. Korpusu wspominano, że budynki zostały poszatkowane do tego stopnia, że nacierające obok siebie oddziały wreszcie znalazły się na wyciągnięcie ręki. W raporcie 7. Korpusu znajdujemy też następujące spostrzeżenie. Operacji nie przeprowadzono nazbyt pośpiesznie. Walki uliczne bowiem były żmudne i wymagały czasu. Dokładne przeszukiwanie budynków pochłaniało wiele energii. Szeregowcom wyjaśniono, na czym polegać będzie oczyszczanie zabudowań z żołnierzy nieprzyjaciela. Mieli strzelać bez przerwy, celując we wszystkie okna. Potem wkraczali do środka i zaczynali przeszukiwać po kolei wszystkie pomieszczenia. Na przodzie szedł jeden żołnierz z przygotowanym do rzutu granatem, osłaniany przez dwóch następnych wyposażonych w karabiny albo w pistolety maszynowe Thompson, które najlepiej nadawały się do tego typu walk. Wkrótce
Stało się jednak jasne, że muszą zacząć oznaczać, w jaki sposób budynki, w których schroniły się ich własne wojska. Wiele razy ginęli nasi, kiedy do zajętego wcześniej przez nas budynku wrzucano granat albo zaczynano strzelać. Użycie ciężkiej artylerii w starciach prowadzonych na krótkim dystansie było najbardziej opłacalną, ale równocześnie niebezpieczną metodą prowadzenia walki. Przekonała się o tym wcześniej Armia Czerwona. Amerykanie w akcji Kakwizgrańskiej używali samobieżnych dział kalibru 155 mm do ostrzału na dystansie zaledwie 150 metrów. Dowodzący niemiecką obroną miasta pułkownik Wilk po złożeniu broni przyznał, że ogień prowadzony z dział o kalibrze 155 mm powodował wielkie zniszczenia i działał deprymująco. Jeden z pocisków zdołał przebić ściany trzech budynków, by wreszcie wybuchnąć, niszcząc całkowicie czwarty dom. Oficer aliancki podkreślał: należy bezzwłocznie ewakuować ludność cywilną ze wszystkich stref, które zajmują nasi żołnierze. Zaniechanie ewakuacji grozi im śmiercią. Utworzono specjalnie pilnowane przez żandarmerię wojskową miejsca, do których spędzano miejscową ludność. Zrodziło to potrzebę rozpoznania wśród nich popleczników nazistów oraz konieczność przesłuchania setek robotników przymusowych. Okazało się jednak, że w szeregach wojsk pod dowództwem Collinsa nie walczy wystarczająca wielu tłumaczy ani członków służb kontrwywiadowczych, którzy podołaliby temu zadaniu. W pewnym momencie bitwy trzech młodziutkich chłopców znalazło na ulicy karabin. Po chwili otworzyli z niego ogień do amerykańskich żołnierzy. Gdy zauważyli ich pewien sierżant, rzucił się ku nim biegiem, wyrwał broń, a chłopca, który nacisnął spust, zakuł w kajdanki. Pogłoski o tym incydencie szybko rozeszły się wśród obrońców, a niemiecka propaganda skwapliwie wykorzystała go jako przykład lokalnego heroizmu w walce z najeźdźcą. W przesadzonej wersji przedstawianej przez władze nazistowskie chłopcy spowolnili pochód wszystkich wrogich oddziałów w mieście. Jak zauważył jeden z pamiętnikarzy, akcja propagandowa odniosła skutek przeciwny do zamierzonego. Naziści bowiem przyznawali niejako, że uciekają się do pomocy partyzantów, których zawsze potępiali jako terrorystów. Równocześnie zauważył Klemperer, historia o chłopcach z karabinem stanowiła potwierdzenie słabości armii niemieckiej w sytuacji, gdy, jak donosiły nazistowskie gazety, Eisenhower atakuje 7 armiami, czyli 2 milionami mężczyzn, nie dzieci. Wreszcie 16 października na północny zachód od Akwizgranu doszło do spotkania 1. Dywizji Piechoty z 30. Dywizją Piechoty. Obie formacje poniosły poważne straty w walkach. 2 dni później Himmler ogłosił, że każde niemieckie gospodarstwo rolne będzie bronione do ostatniej kropli krwi. Jednak już 21 października do cna wyczerpani i głodni podkomendni pułkownika Wilka złożyli broń. Pułkownik nie należał do wyznawców Führera i doskonale rozumiał, że ludzie nadal masowo ginęli, ponieważ wódz żył w świecie własnych fantazji. Po wzięciu do niewoli przyznał: nawet sam adiutant Führera mówił mi, że wódz karmiony jest kłamstwami. Himmler doskonale wiedział, co sprawia przyjemność przełożonemu. Wchodząc do jego gabinetu, przywoływał na twarz promienny uśmiech. Heil mein Führer, pragnę poinformować o sformowaniu nowej dywizji. Jeden z ludzi Wilka najgorzej wspominał moment, gdy jako jeniec wojenny był prowadzony ulicami Akwizgranu. Ludność cywilna
zachowywała się gorzej niż Francuzi. Wyzywali nas, w pewnej chwili musieli interweniować Amerykanie. A przecież to nie była nasza wina, że ich domy zostały roztrzaskane na kawałki. Wkrótce po ustaniu ostrzału z przysypanych gruzem piwnic wynurzały się Niemki, by ruszyć na poszukiwanie pożywienia. Widywano je, gdy rozbierały na porcje konie, które padły rażone odłamkami pocisków artyleryjskich. Inne w tym samym czasie popychały maleńkie drewniane dziecięce wózki wyładowane rzepą. Goebbels usiłował pomniejszyć znaczenie przegranej. Niemiecka propaganda zapewniała obywateli, że zacięte walki stoczone w Akwizgranie, Arnheim i w Antwerpii dały czas, by twierdzę Niemiec uczynić prawdziwie niezdobytą. Luftwaffe narodziło się na nowo. Niemcy mogą teraz rzucić do walki jeszcze więcej artylerii i czołgów. Tymczasem sprzymierzeni nadal musieli się zmagać z frustrującą sytuacją panującą w porcie antwerpskim, który wciąż pozostawał nieczynny. Dało to Niemcom chwilę wytchnienia niezbędną, by odbudować i przegrupować armie przeznaczone do realizacji nowego planu Hitlera. Istotną rolę odegrała również sytuacja na Pacyfiku. Amerykańscy dowódcy marynarki wojennej operującej w tamtym regionie wykorzystali triumfalnie nastroje panujące na starym kontynencie. Z pomocą przyszło im powszechne wówczas przekonanie, że do świąt Bożego Narodzenia ustaną wszelkie działania wojenne w Europie. Admiralicja amerykańska skwapliwie wykorzystała ten klimat, by zapewnić sobie dopływ ludzi i sprzętu. Nagle zorientowali się, że uchwalona w 1941 zasada najpierw Europa właśnie przestała obowiązywać. W rezultacie siły rozlokowane na starym kontynencie odnotowały zatrważający niedobory amunicji i ludzi. Gdy wrogie wojska zaczęły zagrażać Niemcom od wschodu, południowego wschodu i zachodu, wywołało to wewnątrz napięcia w państwach osi. 15 października węgierski admirał Miklós Horthy po tajnych negocjacjach ze Związkiem Radzieckim obwieścił, że Węgry porzucają Berlin. Niemcy zawczasu musieli wiedzieć o tej zdradzie. Tuż przed wyemitowaniem audycji z przemówieniem admirała urządzono uliczną zasadzkę na jego syna. Do zadania oddelegowano oddział komandosów dowodzony przez Skorzennego. Ten potężnie zbudowany Austriak sławił się wcześniej porwaniem Mussoliniego uwięzionego w okolicach góry Gran Sasso. Syn Horthiego został zatrzymany jako zakładnik. Szantaż jednak się nie powiódł. Horthy wygłosił przemówienie. Później jednak został aresztowany i wywieziony do Niemiec, zaś rządy na Węgrzech przejęło faszystowskie i jawnie antysemickie stronnictwo strzało krzyżowców. W Prusach Wschodnich, gdy Armia Czerwona po raz pierwszy wkroczyła na ziemię niemieckie, rozgorzały tymczasem walki o władzę. Szef sztabu Luftwaffe, generał lotnictwa Kreipe, stał się teraz persona non grata w wilczym szańcu. Na widok generała feldmarszałek Wilhelm Keitel, a nawet adiutant Hitlera do spraw Luftwaffe, pułkownik von Below, odwracał się plecami, uważając go za defetystę. Kreipe zanotował w pamiętniku, że Göring zażyczył sobie spędzić więcej czasu na łowach na jelenia w okolicach swej posiadłości w Romington, ponieważ musiał z bliska przyjrzeć się, co knują Himmler i Bormann. Himmler zażądał przekazania pod zwierzchnictwo SS eskadr Luftwaffe. Prawdopodobnie był to pierwszy sygnał, że Himmlerowi przestały wystarczać siły lądowe Waffen-SS i przystąpił do poszerzenia swego militarnego imperium. Wynik walk o władzę w otoczeniu Hitlera w dużej mierze zależał od przychylności dwóch strażników wodza, Martina Bormana,
który decydował o dostępie do Führera wszystkich petentów nienależących do Wehrmachtu czy SS oraz Wilhelma Keitla. Pojmany do niewoli generał w taki sposób scharakteryzował swym kompanom sytuację panującą w Wilczym Szańcu. Nim generałowie czy ktokolwiek inny stanie przed Führerem, Keitel instruuje ich, co dokładnie mają powiedzieć i jak mają to mówić. Dopiero potem wolno im pojawić się przed obliczem wodza. 18 października podczas inspekcji baterii artylerii przeciwlotniczej niedaleko linii frontu Krajpe zanotował swe spostrzeżenia odnośnie wtargnięcia Armii Czerwonej. W Prusach Wschodnich zapanował strach. Na drogach widać pierwsze kolumny uchodźców, przerażający widok. Göring musiał w pośpiechu porzucić Romintern. Keitel usiłował przekonać Hitlera do wyjazdu z Wilczego Szańca, jednak wódz był nieugięty. Gdy kilka dni później Krajpe wizytował stacjonujący w Gołdapi korpus pancerno-spadochronowy Hermann Göring, zanotował: Gołdap płonie. Po drogach ciągną kolumny uciekinierów. Ciała zastrzelonych kobiet i dzieci przybito do wrót stodu. Wieś Nemersdorf faktycznie stała się miejscem bestialskich mordów, które jednak niemal na pewno nazistowska propaganda odmalowała z pewną przesadą. Prawdopodobnie Krajpe nie widział tego na własne oczy. Tego samego dnia, a więc w chwili, gdy cichły ostatnie strzały nad Aquisgranem, w Brukseli spotkali się dowódcy sił sprzymierzonych Eisenhower, Bradley i Montgomery. Eisenhower uważał, że ponieważ Brytyjczycy i Kanadyjczycy mają pełne ręce roboty przy oczyszczaniu ujścia Skaldy, siły amerykańskie, a konkretnie pierwsza armia, powinny skupić się na przejęciu odcinka na drugim brzegu Renu, na południe od kolonii. Lewą flankę osłaniać miała świeżo przybyła 9. armia. Jak można się było spodziewać, Montgomery nie był zachwycony perspektywą oddania pierwszeństwa pierwszej armii. Jednak po wymuszonym ustępstwie w zgrywce z Eisenhowerem nie miał wiele do gadania. Dla Amerykanów strategia ta stwarzała możliwość wkroczenia do lasu Hürtgen. Ani dowódcy, ani szeregowcy nie mieli bladego pojęcia, jaki koszmar tam na nich czeka. Odcinek 4. Rozdział 4. Na progu zimowej batalii. Błyskawiczna kampania, którą sowieckie armie przeprowadziły na terytorium Prus Wschodnich, skłoniła Goebbelsa do propagandowych opowieści o gwałtach i grabieżach dokonywanych przez czerwonoarmistów. Starał się w ten sposób wzbudzić w obywatelach ducha wspólnoty narodowej, który miał zjednoczyć ich w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Tymczasem jednak na froncie zachodnim niemieckich generałów w osłupienie wprawiały raporty, z których wynikało, że to ich podkomendni grabią niemieckie domostwa. Lekarz przydzielony do 3. Dywizji Strzelców Spadochronowych tak wspominał ten okres. Nie do wiary, na co sobie pozwalają żołnierze. Byłem świadkiem, jak w Düren nasi żołnierze obrabowali niemieckich cywilów. Opróżnili kredensy, wyrzucając całą zawartość na ziemię. Zachowywali się jak dzikie zwierzęta. Wiele wskazuje na to, że żołnierze nabrali tak złych obyczajów podczas stacjonowania we Włoszech. Również pozostałe formacje, które podczas odwrotu przez ziemie francuskie i belgijskie łupiły wszystko na swej drodze, po przybyciu do ojczyzny nie wyzbyły się złych przyzwyczajeń. Nadal odziani byli w te same zszargane mundury, szacowano, że 60% z nich ma wszy i byli ciągle niedożywieni. Zza linii frontu dochodziły raporty o żołnierzach celowo oślepiających konie, tak by zostały uznane za niezdatne do służby. Tak okaleczone zwierzęta zabijano i zjadano.
Nie znaczyło to wcale, że niemieccy żołnierze zbraniali się przed walką. Na wszystkich olbrzymie wrażenie zrobiła wiadomość, że Armia Czerwona przekroczyła granicę Rzeszy. Co ciekawe, zdaniem pojmanego przez aliantów lekarza niemieckiego o nazwisku Daman, hitlerowska propaganda wzywająca mężczyzn, by chwytali za broń i walczyli o ocalenie ojczyzny, wpłynęła na ograniczenie przypadków wyczerpania walką. Stosunki między żołnierzami Rzeszy a ludnością cywilną pogarszały się gwałtownie, nie tylko z powodu grabieży dokonywanych przez wojska w zachodnich Niemczech. Kobiety pragnęły, by jak najszybciej ustały walki. Prusy Wschodnie wydawały im się odległą krainą. Niemiecki Obergruppenführer opowiadał innym więźniom, dzielącym z nim cele. Nie macie pojęcia, jakie nastroje panują w ojczyźnie. W wioskach kobiety wyklinały nas i wrzeszczały: wynoście się, nie chcemy, żeby przez was rozstrzelali nas na kawałki. Członek 16. Pułku Strzelców Spadochronowych miał podobne odczucia. Wolały, że to z naszej winy trwa nadal wojna. Takie okrzyki słyszeliśmy nie w jednym miejscu, ale w 50 różnych miastach i wioskach na zachodzie. Mikler opowiadał, że w Heidelbergu nastroje są do lufty. Ludzie kierują złość nie przeciw wrogowi, ale niemieckiemu reżimowi. Na ulicach niemieckich miast mawiano wtedy: niechby ci Amerykanie pospieszyli się i zakończyli tę wojnę. Co prawda większość żołnierzy nadal dawała wiarę w zapewnienia Hitlera o istnieniu tajnej broni, jednak wśród cywilów przeważały cyniczne nastroje, z wyjątkiem rzecz jasna obywateli wiernych NSDAP i desperatów. Gdzieniegdzie broń V1 przechrzczono już złośliwie na Wersak 1 lub numer 1 Dud. Goebbels nie tracił żadnej okazji, by zaszczepiać w mieszkańcach zachodnich Niemiec lęk przed zwycięstwem aliantów. Dla własnych celów wykorzystał nawet ogłoszony we wrześniu plan przygotowany przez Morgenthau, sekretarza stanu w rządzie prezydenta Roosevelta. Zgodnie z nim podbite Niemcy należało w przyszłości przekształcić w kraj o charakterze rolniczo-pasterskim. Goebbels mógł teraz straszyć swych ziomków, że każdy jankeski żołnierz stawiający stopę na niemieckiej ziemi w worku żołnierskim będzie niósł takiego Morgenthau, a zagłada Niemiec jest tylko kwestią czasu. Idea ta najwyraźniej zaszczepiła się w umysłach żołnierzy Wehrmachtu służących na zachodzie. Gdy pojmanego do niewoli oficera amerykański śledczy spytał, czy żałuje, że Nadrenia została zniszczona, ten odparł: cóż, prawdopodobnie po wojnie ten region i tak nie będzie należał do nas. Dlaczego zatem mielibyśmy go oszczędzać? Na łamach nazistowskiej gazety ukazała się odezwa utrzymana w tonie ostrzeżenia. Naród niemiecki musi zdać sobie sprawę, że toczymy walkę na śmierć i życie. Nakłada ona na każdego obywatela obowiązek dążenia ze wszystkich sił do zwycięstwa w tej wojnie i pokrzyżowania niszczycielskich planów tych kanibali. Ministerstwo Propagandy skwapliwie wykorzystało również fakt, że amerykański sekretarz skarbu Morgenthau był Żydem. Fakt ten doskonale pasował do rozpowszechnianej przez Goebbelsa teorii żydowskiego spisku wymierzonego w Niemcy. Ministerstwo, chcąc nadać swym rewelacjom większą siłę, wsparło je wątpliwymi cytatami z brytyjskiej prasy. Wśród nich znalazł się m.in. fragment rzekomej wypowiedzi Hemingwaya z wywiadu udzielonego gazecie Daily Mail. Potęgę Niemiec należy rozgromić, tak by nigdy więcej nie stanęła do żadnej walki. Cel ten może być osiągnięty jedynie na drodze kastracji. Po wygłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich w USA Goebbels stwierdził, że reelekcja Roosevelta zgodna jest z ogólnymi oczekiwaniami i że polityk zawdzięcza ją poparciu
amerykańskich komunistów działających zgodnie z wolą Stalina. Hitlerowska machina propagandowa grała również na dwa fronty, rozpuszczając też pogłoski, jakoby sojusz aliantów chylił się ku upadkowi. Amerykański kontrwywiad donosił, że Niemcy rozrzucają ulotki przedstawiające Tomiego, Brytyjczyka, i jego kolesia Jankesa, którzy z niesmakiem przyglądają się pochodowi armii sowieckiej. Obserwują oni, jak Sowieci zajmują i zaprowadzają swoje porządki po kolei w Brukseli, Berlinie i tak dalej. Ulotka zdawała się sugerować, że Niemcy błędnie zakładają, iż wszystkich nas łączy strach przed bolszewizmem, czyniący z nas wszystkich szkopów. Inne ulotki nieudolnie dowodziły, że w czasie, gdy Amerykanie giną jak muchy całymi tysiącami, oddziały Montiego zapadły w holenderski sen letni. Niemieccy cywile nie wiedzą, czego się spodziewać, donosiły służby kontrwywiadowcze Armii Stanów Zjednoczonych. Są rozdarci między wiarą w rozpowszechniane przez władze niemieckie opowieści o terrorze oraz historie, jakie drogą plotki lub przez alianckie stacje radiowe docierają z terenów zajętych przez sprzymierzonych, których mieszkańcy mogą liczyć na ludzkie traktowanie. Na korzyść aliantów działały oczywiście krążące wśród Niemców opowieści o korupcji panującej w kręgach NSDAP oraz bezwstydnych grabieżach we Francji, jakich dopuszczali się wysocy rangą przedstawiciele władz wojskowych. Faktycznie, gauleiterzy zgromadzili tam olbrzymie fortuny, a ich dzieciom oddawano do dyspozycji samochody i przydziały paliwa. Należy podkreślić, że działo się to w okresie, gdy nawet właściciele przedsiębiorstw musieli się zadowolić przydziałem 40 litrów benzyny na tydzień. Amerykański kontrwywiad przyznawał, że gdy jego ludzie wkraczali do Niemiec, dysponowali niewieloma wytycznymi, nie mogli się wesprzeć na precedensach z przeszłości, nie byli pewni, jakimi siłami nadal dysponuje nieprzyjaciel i z niepokojem wyglądali ataku partyzantki. Ich głównym zadaniem było jak najszybsze przejęcie dokumentów partii nazistowskiej. Na miejscu okazało się jednak, że cały ich czas pochłania przepytywanie podejrzanych cywilów, zatrzymanych przez amerykańskich żołnierzy oraz przesłuchania jeńców wojennych. Niemieckim żołnierzom i cywilom niezwykle łatwo przychodziły ucieczki z amerykańskich obozów. Kontrwywiad musiał też zmierzyć się z problemem samowolnych działań bojowników belgijskiego i francuskiego ruchu oporu. Przenikali oni do Niemiec, by tam grabić porzucony dobytek lub też prowadzili samodzielne misje wywiadowcze. Kontrwywiad oceniał, że w Akwizgranie około 30% miejscowej populacji nie zastosowało się do wydanego przez władze rozkazu ewakuacji. Nie traktujcie ich źle, brzmiały wytyczne odnośnie do Niemców na zajętych przez Amerykanów terenach. Ale nie dajcie się ogłupić. Niemcy przywykli do wykonywania rozkazów, ale nie spełniania próśb. Wielu cywilów chętnie denuncjowało nazistów i dzieliło się z Amerykanami istotnymi informacjami. Nierzadko jednak siły wywiadowcze aliantów miały twardy orzech do zgryzienia, gdy musiały zadecydować, czy dawać wiarę pewnym opowieściom. Ze zbombardowanej Kolonii docierały pogłoski o zamieszkach, nadal toczyły się tam walki policji z członkami ugrupowania szarotkowi piraci, w skład którego wchodziła buntowniczo nastawiona młodzież. Oprócz tego szacowano, że w gruzach miasta kryje się około 2000 dezerterów z armii Hitlera oraz zbiegłych obcokrajowców zatrudnionych dotychczas jako robotnicy przymusowi. Powstał plan przeprowadzenia operacji o kryptonimie Braddock,
Przewidywała ona wzniecenie powstania wśród zagranicznych robotników przymusowych na terenie Niemiec, a przygotowaniem go miało się zająć kierownictwo operacji specjalnych. Bunt miał zadziałać niczym koń trojański. Ostatecznie jednak zarzucono ten projekt pod naciskiem dowództwa zawiadującego nalotami. Na skutek alianckich nalotów ucierpiały nie tylko miasta. Podróż koleją stała się niezwykle trudna, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwa. Niemieccy oficerowie i szeregowcy, którzy doczekali się wreszcie przepustki, odkrywali nagle, że niemal cały wytęskniony czas wolny muszą spędzać w pociągach lub poczekalniach stacji kolejowych. Unteroffizier Luftwaffe Bock tak wspominał ówczesne utrudnienia komunikacyjne. Kiedy podporucznik z naszej jednostki pojechał do Monachium na przepustkę, wyruszając z nadrenu niedaleko granicy holenderskiej, nie było go przez 10 dni, ale tylko jeden dzień spędził w domu. Praktycznie żadni żołnierze nie udawali się na przepustkę do Berlina, z wyjątkiem tych, którzy mieli tam rodzinę albo narzeczoną. Mieszkańcy stolicy byli docna wyczerpani nieustającymi atakami. Dowództwo lotnictwa bombowego RAF-u prowadziło własną bitwę o Berlin, równując miasto z ziemią w powtarzających się co noc bombardowaniach. Berlińczyków nie opuszczał wisielczy humor. Kto jest tchórzem? Ten, kto z Berlina zgłasza się na ochotnika na front wschodni. Przybywający do Berlina ze zdumieniem obserwowali, jak doskonale dostosowywali się do nowych warunków życia mieszkańcy i to niezależnie od klasy społecznej, jaką reprezentowali. Przywykłam do życia wśród tych ruin, pisała w pamiętniku mistrz Wasilkow, do smrodu gazu unoszącego się w powietrzu, zmieszanego z zapachem gruzu i zardzewiałego metalu, a niekiedy również odorem gnijącego mięsa. Kiedy zimą nie było czym palić w piecach, w mieszkaniach rozgościł się chłód. Brakowało szkła do naprawy okien. Kiedy nad miastem rozlegały się syreny, ludzie szybko otwierali okna, by wybuchy bomb nie strzaskały ostatnich szyb. Podczas nalotów moc wybuchów wstrząsała ścianami wypełnionych po brzegi piwnicach i betonowych schronach przeciwlotniczych. Niskowatowe żarówki mrugały. Ich światło stawało się coraz słabsze, wreszcie gasły na parę chwil, po czym rozświecały się na nowo. Schrony wypełniały wrzaski przerażonych dzieci. Wielu dorosłych wciskało głowy między kolana. Po odwołaniu alarmu ocalonych często ogarniał osobliwy, radosny nastrój. W ten sposób świętowali fakt, że zdołali przeżyć następne bombardowanie. Inni woleli jednak pozostać na dole, nawet gdy pozostali gromadnie wyszli już na powierzchnię. W piwnicach było cieplej, nie tak strasznie, jak na zewnątrz. Szerzą się choroby skóry, donosił pewien niemiecki lekarz, i to zarówno wśród żołnierzy, jak i cywilów. Winę za to ponosi niska jakość dostępnego mydła, przepełnienie schronów i budynków, których nie zrównano jeszcze z ziemią, niedobory odzieży, niedostateczna higiena. Robotnicy z dzielnic przemysłowych masowo zapadali na dyfteryt. Żniwo zbierały też choroby weneryczne, za co po części odpowiedzialni byli żołnierze powracający z Francji, Belgii, Bałkanów i Polski. Według szacunków pewnego sędziego sądu wojskowego w Berlinie żyło 18 tysięcy dezerterów z Wehrmachtu. Wielu dekowało się w altankach na terenie ogródków działkowych. Niewątpliwie zgodziliby się z krążącym w szeregach armii niemieckiej dowcipem. Na wojnie, jak w kinie, dużo dzieje się z przodu, ale najlepsze miejsca i tak są z tyłu. Niemieccy cywile, podejmując wielkie ryzyko, gotowi byli przyjąć pod swój dach dekowników, najchętniej synów lub bratanków,
a niekiedy również zupełnie obcych mężczyzn. Do końca roku Wehrmacht przeprowadził egzekucję około 10 tysięcy mężczyzn, a w ostatnich miesiącach wojny liczba ta miała dramatycznie wzrosnąć. Srogie kary groziły również rodzinom dezerterów. Dowódca 361. Dywizji Granatierów Ludowych w rozkazie dziennym obwieścił: w nocy z 29 na 30 października na stronę wroga przeszedł żołnierz z 4. Kompanii 952. Pułku Granadierów. Zwołany tego samego dnia sąd wojskowy skazał na śmierć za dezercję. Został on nieodwracalnie pozbawiony praw obywatelskich i nie będzie mógł nigdy wrócić do ojczyzny. Bezwzględne kary zostaną wymierzone członkom jego rodziny. Działanie takie jest konieczne w sytuacji, gdy naród niemiecki walczy o przetrwanie. Grożono również rodzinom jeńców wojennych, którzy nie utrzymaliby języka za zębami podczas przesłuchań. Lepiej sytuowani mieszkańcy Berlina coraz bardziej lękali się o rewanż ze strony tysięcy zagranicznych robotników przebywających w samym mieście i w jego okolicach. Część z nich najmowała się do pracy z własnej woli, jednak większość trafiła do Niemiec jako robotnicy przymusowi. Władze nie były już w stanie nad nimi zapanować. Baraki, w których ich przetrzymywano, często padały ofiarą podpaleń, a robotnicy stawali się bezdomni. Niemieccy sklepikarze skarżyli się, że gangi ludzi tego pokroju włamywały się do ich sklepów i rabowały towar. Prawda była jednak inna. Sklepikarze sprzedawali towar na czarnym rynku, a podejrzenie kierowali na zagranicznych robotników. Prócz jedzenia najbardziej pożądanym towarem były papierosy. Jeden z pojmanych niemieckich oficerów twierdził, że w Berlinie cena jednego angielskiego papierosa sięgała 5 marek, natomiast papieros marki Camel kosztował 2 razy tyle. Na prawdziwą kawę, której cena dochodziła do 600 marek za kilogram, praktycznie nikt nie mógł sobie pozwolić. Zdaniem pewnego oficera za organizację czarnego rynku handlu kawą odpowiedzialna była komórka SS w Holandii. Ze względu na swą niedostępność kawa należała do najbardziej ekskluzywnych towarów żywnościowych cenionych przez wysoko postawionych nazistów. Zachował się zapis rozmowy 2 pojmanych admirałów Kriegsmarine podsłuchanej w angielskim obozie w 1945. Kontradmirał Engel opowiadał wiceadmirałowi Utkemu o tym, jak to razem z kolegami admirałami podejmowani byli przez Artura Greisera, owianego złą sławą gaulajtera kraju Warty, którego potem w 1946 mieli powiesić Polacy. Greiser przechwalał się: a wiecie, że kawa, którą teraz popijacie, kosztowała mnie 32 tysiące żydówek? Dokąd trafiły? Zainteresował się wiceadmirał. Zapewne do krematoriów, wyjaśnił nam wtedy Greiser. Miejmy nadzieję, że wszyscy umrzemy tak spokojną śmiercią jak one. Takie były jego pierwsze słowa. Wszyscy admirałowie zaśmiewali się do rozpuku na myśl o całym cierpieniu, jakie kryło się za napojem, którym się teraz raczyli. Zgodnie z rzymską tradycją dostarczania ludowi chleba i igrzysk, władze nazistowskie w Berlinie zorganizowały nawet rewię na lodzie. Odbyła się w zrujnowanym podczas nalotów gmachu Pałacu Sportu, a jej zadaniem było oderwać myśli mieszkańców od niedoborów żywności. Kobieca organizacja opieki społecznej kolportowała ulotki z recepturami piekarskimi i broszurki zawierające wskazówki, jak oszczędzać jedzenie. Jedna z nich, zatytułowana Bezmięsny posiłek główny, dała asumpt do żartów, że następna broszura poświęcona będzie przygotowaniu obiadu pozbawionego jedzenia.
Śpiewano też satyryczną piosenkę na melodię nazistowskiego hymnu, pieśń Horsta Wessela. Ceny rosną, sklepy zatrzaskują na głucho okiennice, ulicami maszeruje głód pod rękę z rasą niemiecką. Jednak ci umierający z głodu to tylko nic nieznaczący towarzysze. Ci u góry mogą najwyżej im współczuć. Żołnierzom koalicji antyhitlerowskiej na froncie zachodnim łatwiej było wyjechać na przepustkę. Brytyjczycy i Kanadyjczycy spędzali je w Brukseli, zaś Amerykanie w Paryżu. Wyżsi rangą oficerowie szukali tylko pretekstu, by odwiedzić kwaterę główną w Wersalu lub sztab KOMZ w samym Paryżu. Od połowy września do Paryża codziennie przybywało blisko 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy otrzymali trzydniowe przepustki. Jak zauważył poeta spadochroniarz Louis Simpson, rozrywki, jakim oddawali się młodziutcy piechurzy, których przepełniała energia, były łatwe do przewidzenia. Wiecznie balujący Paryż wkrótce zasłynął jako srebrzysty okop, zaś hasło zigzag oznaczało alkohol i seks. Do placu Pigalle przylgnęła nazwa Świński Zaułek. Usługi świadczyły tam zarówno profesjonalne prostytutki, jak i dziewczyny chcące dorobić. Ceny dochodziły do 300 franków lub 5 dolarów. Szef KOMZ, despotyczny generał porucznik John Lee, nie krył oburzenia na widok swobodnego, a niekiedy wręcz obelżywego zachowania amerykańskich żołnierzy wypuszczających się na przepustkę do francuskiej stolicy. Na ulicę wyruszyły patrole oficerów z jego kwatery głównej, mających spisywać nazwiska tych, którzy zapomnieli o obowiązku salutowania. Wkrótce wracający z frontu żołnierze, którzy mieli dość czepiania się oficerów i żandarmów, przechrzcili Avenue Kleber na Avenue de Sully. Wydatki na alkohol i prostytutki amerykańscy szeregowcy pokrywali z pieniędzy zarobionych na handlu. W siedzibie firmy pocztowej świadczącej usługi dla amerykańskiej armii kupowali kartony Chesterfieldów, Lucky Strike'ów i Kameli w cenie 50 centów, po czym sprzedawali za 15-20 dolarów. Władze francuskie na próżno skarżyły się, że jankescy żołnierze cynicznie wykorzystują fakt, iż importowane na ich potrzeby produkty zwolnione są z podatku i nie podlegają kontroli celnej. Co więcej, Amerykanie zarabiali krocie kosztem francuskich władz, wykorzystując różnicę w kursie walut, wypłaty we frankach przeliczali na dolary według oficjalnych stawek, a następnie sprzedawali je na czarnym rynku, zgarniając do kieszeni gigantyczne sumy. Nadsyłane ze Stanów papierosy, szynka w puszce, nylonowe rajstopy i inne dobra służyły im do wabienia spragnionych luksusu kobiet. Absolwenci uniwersytetów oraz każdy, komu bliska była kultura europejska, solidaryzował się z Francuzami i marzył, powodowany nie tylko potrzebami cielesnymi, o odwiedzeniu ich stolicy, będącej intelektualnym centrum ówczesnego świata. Inny stosunek do Francuzów przejawiali natomiast ci Amerykanie, których wiedza o obcych krajach nie była zbyt imponująca. Gardzili oni żabojadami, widząc w nich przegranych, nieumiejących na dodatek wykrztusić dwóch słów w języku wyzwolicieli. Od miejscowych dziewcząt i kobiet oczekiwali uległości należnej ich zdaniem wybawcom. Jednym z niewielu francuskich zwrotów, jakie opanowała spora część jankesów, było pytanie: «Voulez-vous coucher avec moi?» – «Czy pójdzie pani ze mną do łóżka?» Amerykańska ambasada donosiła, że bawiący w Paryżu żołnierze amerykańscy przejawiają żarliwość, a nierzadko również wielką przedsiębiorczość.
jeśli chodzi o uganianie się za dziewczętami. Wkrótce jednak ich mało subtelne zachowania obróciły się przeciw nim. Pewnego dnia Paryżanie wiwatami obsypali młodą kobietę, którą amerykański żołnierz przywołał gwizdnięciem do kawiarni i zaproponował paczkę Lucky Strike'ów. Indagowana przyjęła papierosa, po czym upuściła go na ziemię i zgniotła obcasem. Rosło rozgoryczenie wśród francuskich młodzieńców, którzy nie mogli konkurować z Amerykanami pod względem hojności i dostrzegali w ich zachowaniu butę. Obie strony darzyły się coraz większą podejrzliwością i niechęcią. Louis Simpson pisał: Francuzi, cyniczni, zanim zostali pobici, a po wyzwoleniu nadąsani. Czego te sukinsyny jeszcze chcą? Czarny rynek rozwijał się co prawda także w Berlinie, ale prawdziwe triumfy święcił właśnie w Paryżu. Przyczyniło się to do tego powstanie czajek złożonych z dezerterów z armii amerykańskiej oraz miejscowych przestępców. Dochody z wykradzionej armii amerykańskiej dostaw benzyny były tak wielkie, że przyciągnęły nawet grupy zajmujące się tradycyjnie handlem narkotykami. Z magazynów armii USA na terenie Europy kontynentalnej znikała regularnie nawet połowa kanistrów. Władze imały się różnych sposobów, by ograniczyć przemyt. Między innymi wprowadzono sroższe kary, a także barwiono benzynę, przez co łatwiej było ją potem wyśledzić. Na niewiele jednak się to zdało, przez co sytuacja zaopatrzeniowa na froncie dodatkowo się pogorszyła. Paryż wkrótce stał się znany jako nadsykwańskie Chicago. Najgłośniejszą sprawą tamtej jesieni był skok przeprowadzony przez żołnierzy z batalionu kolejowego. Zatrzymali pociąg na zakręcie, tak by jadący na końcu składu żandarmi nie mogli zobaczyć, co się dzieje na przedzie. Następnie wyładowali transport mięsa, kawy, papierosów i produktów żywnościowych w puszkach, którym zająć się mieli ich wspólnicy. Beczkę kawy ważącą blisko 10 kg można było sprzedać za $300, natomiast racje żywnościowe przeznaczone dla 10 osób warte były $100. Z pociągów szpitalnych rabowano też koce i mundury. Ostatecznie schwytano blisko 180 wojskowych zajmujących się tym procederem, w tym oficerów oraz żołnierzy niższych stopni. Winnych skazano na 3 do 50 lat więzienia. Szacuje się, że podczas jednego miesiąca z magazynów znikło około 66 milionów paczek papierosów. Niechęć Francuzów do nowego okupanta wzrastała w miarę jak amerykańskie wojska zyskiwały coraz więcej przywilejów. Kierujący ruchem na Place de la Concorde amerykańscy żandarmi w białych hełmach dawali pierwszeństwo przejazdu pojazdom swych rodaków kierującym się w stronę ambasady amerykańskiej. Roosevelt zwlekał z uznaniem rządu tymczasowego Republiki Francuskiej, lękając się dyktatorskich zapędów de Gaulle'a. Uległ dopiero pod naciskiem Departamentu Stanu i Eisenhowera. Poniedziałek 23 października amerykański ambasador Jefferson Caffery, brytyjski ambasador Duff Capper oraz wysłannik ZSRR Aleksander Bogomołow przedstawili nowo zatwierdzonym władzom swe listy uwierzytelniające. Wieczorem de Gaulle zaprosił Coopera wraz z żoną na kolację. Jednak francuski polityk był w fatalnym nastroju. Brytyjski dyplomata na stronach swego pamiętnika określił to spotkanie jako wyjątkowo sztywne i drętwe, nawet bardziej niż zwyczajowe rozrywki de Gaulle'a. Caffrey przejawiał znacznie więcej życzliwości w stosunku do Francuzów niż większość wysokich rangą oficerów, przez co ci drudzy darzyli go pogardą. Był człowiekiem niezdarnym,
który skrępowanie starał się ukrywać pod maską nazbyt formalnego sposobu bycia. Wszystko wskazywało na to, że nie czerpał przyjemności z życia dyplomaty. Frankofobijne nastawienie wysocy frangooficerowie postawili sobie za punkt honoru podporządkowania sobie niewydarzonego ambasadora i pozbawienie go dyplomatycznej niezależności. W rozmowach z niedoświadczonym francuskim ministrem spraw zagranicznych, Bidoltem, Geoffrey pozwalał sobie na szczerość i obaj panowie omawiali trudności, z jakimi muszą się borykać. Bidault nieustannie przepraszał Geoffreya i Coopera za zbyteczne prowokacje de Gaulle'a. W późniejszym okresie w rozmowie z Geoffreyem miał nawet palnąć: de Gaulle nie ma absolutnie żadnego konkurenta. Trzeba przyznać, że człowiek ten miłuje Francję, choć nie przepada za Francuzami. Największy problem dla Coopera stanowił jego przyjaciel z dawnych lat, Winston Churchill. Brytyjski premier pragnął odwiedzić kwaterę główną, nie powiadamiając o tym uprzednio de Gaulle'a. Wizyta taka zostałaby odebrana jako zniewaga. Ostatecznie udało się jednak przekonać Churchilla, by nadał swej wizycie formalny kształt. Obaj przywódcy, brytyjski i francuski, przemierzyli pola elizejskie, wzdłuż których ustawiły się wiwatujące tłumy. Spięcia, do jakich między nimi dochodziło przed dzień D-Day, zostały taktownie puszczone w niepamięć. Napady złego nastroju de Gaulle'a można po części tłumaczyć gospodarczymi i politycznymi problemami, z jakimi zmagać się musiał jego rząd. Dostawy żywności i paliwa były nieregularne, co wywoływało częste protesty społeczne. Według szacunków podczas wojny we Francji zrównano z ziemią 1 550 000 budynków. Nie udało się w pełni przywrócić działalności fabryk i kopalń, a naloty alianckie i niemieckie, grabieże sprawiły, że porty i cały system transportu nadal działały na pół gwizdka. De Gaulle musiał też szukać porozumienia z rozgoryczonymi władzami ruchu oporu, które niedawno utraciły wpływy w państwie, a dodatkowo z niechęcią przyjęły przywrócenie władzy państwowej przez zwolenników de Gaulle'a, którzy powrócili z Londynu. Nowemu reżimowi najgłośniej sprzeciwiała się francuska partia komunistyczna. Nadzieje komunistów na przerodzenie się procesu wyzwolenia państwa w rewolucję komunistyczną okazały się płonne. Nie wiedzieli jednak, że planom tym przeciwny był sam Stalin. Przywódca ZSRS obawiał się, że w sytuacji, gdy na tyłach aliantów dochodzić będzie do niepokojów, Stany Zjednoczone mogą zrezygnować z dostaw wysyłanych w ramach ustawy Lend-Lease. Pod koniec października de Gaulle sięgnął po karę atutową. Zaproponował, że zezwoli, by przywódca francuskiej partii komunistycznej, Maurice Thorez, powrócił z Moskwy do Paryża. Jednak zażądał czegoś w zamian. Otóż dwaj komunistyczni ministrowie w jego rządzie mieli poprzeć przygotowany przez niego dekret o rozwiązaniu bojówek Milice Patriotique i zmusić ich członków do złożenia broni. Działacze rozformowanych jednostek mieli zostać włączeni do regularnej armii francuskiej. Mundury i uzbrojenie mieli zapewnione. Tak wyekwipowani żołnierze w większości przypadków zasilali szeregi francuskiej pierwszej armii. Formacja ta pod rozkazami generała de Latra de Tassiniego posuwała się w stronę Strasburga jako południowe skrzydło natarcia sprzymierzonych. Wśród bojowników niezamierzających złożyć broni był Ernest Hemingway, który tuż przed wyzwoleniem Paryża zabawiał się w partyzanta w okolicach Rambouillet. W pierwszych dniach października pisarz musiał się rozstać ze swoim wędrownym dworem, gdzie 22 pułk piechoty, wchodzący w skład 4 dywizji, walczył o przełamanie linii Siegfrieda. Hemingway stanął przed sądem, gdzie musiał odpierać zarzuty o nielegalną działalność wojskową w Rambouillet. Po złożeniu fałszywych zeznań
pod przysięgą, został uniewinniony i uzyskał pozwolenie na pozostanie we Francji w roli akredytowanego korespondenta wojennego. Podczas pobytu w Paryżu Hemingway skupił się na nakłanianiu sierżanta Salingera z 4. Dywizji, by kontynuował pracę nad buszującym zbożu. Jednak nie sprawiło to, że poniechał swej głównej pasji, mianowicie uprawiania wojennej turystyki. Wszak to właśnie jemu zawdzięczamy termin frontowa dziwka, który ukuł podczas hiszpańskiej wojny domowej. W przerwach między wojażami zaglądał do paryskiego hotelu Ritz, by napić się i przespać z Mary Walsh, przyszłą panią Hemingway. Wkrótce potem, podczas pijaństwa z dowódcą 22. Pułku Piechoty, pułkownikiem Lanemem, Hemingwayowi wpadło w ręce zdjęcie ówczesnego małżonka Mary. Fotografia trafiła do klozetu, do którego następnie pisarz oddał serię strzałów z niemieckiego pistoletu maszynowego. Miało to opłakane skutki dla systemu kanalizacji hotelu Ritz. Pisarz wdał się również w utrzymany w ojcowskim duchu flirt z Marleną Dietrich, która przyjęła zaproszenie do Francji, by bawić amerykańskich żołnierzy. Do jej najbardziej zagorzałych wielbicieli należał sam generał Patton. Wybitny wojskowy w dowód uznania podarował artystce zestaw pistoletów z rękojeściami wysadzanymi perłami. Kolejnym fanem jej talentu był generał major James Gavin z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Niezwykle przystojny, młody spadochroniarz, który został kochankiem niemieckiej aktorki. W przyszłości miał też sypiać z Martą Gellhorn, trzecią z kolei małżonką Hemingwaya, która wówczas nie mogła już znieść widoku męża. Doprawdy, w ostatnim roku wojny Paryż stał się areną burzliwych wypadków. Pierwsza Armia Kanadyjska oraz brytyjska druga armia wyruszały na front z Brukseli. Brytyjscy oficerowie mawiali melancholijnie, że dla kogoś, kto miłuje Paryż, wizyta w Brukseli przypominała spotkanie na herbacie z siostrą dziewczyny, którą darzysz miłością. Życie nocne w belgijskiej stolicy faktycznie nie mogło dorównać temu, z którego słynął Place Pigalle, ale również tutaj zdrożeni piechurzy mogli liczyć na piwo i kobiece towarzystwo, którego tak pragnęli. Wkrótce do Brukseli, wzorem Paryża, zaczęli też ściągać dezerterzy i czarnorynkowi spekulanci. Sytuacja polityczna w stolicy Belgii była prawdopodobnie jeszcze bardziej skomplikowana niż w Paryżu. Generał major Georges Erskine, szef belgijskiej misji, usiłował wspomóc rząd Huberta Pierlota w przywróceniu porządku w kraju po tym, jak władze powróciły z londyńskiego uchodźstwa. Nie podobało się to belgijskim organizacjom ruchu oporu. Ugrupowania te, w większości propagujące poglądy lewicowe, niechętnie godziły się na wypełnianie woli konserwatywnych polityków, którzy lata wojny spędzili bezpiecznie w Londynie, podczas gdy ruch oporu działał w kraju. Na początku września w ich skład wchodziło 30 tysięcy osób, jednak wkrótce liczyły już 70 tysięcy członków. Weterani, którzy bili się u boku Brytyjczyków i Amerykanów, nie chcieli teraz wchodzić w skład belgijskiej armii i żandarmerii, które miały odgrywać jedynie podrzędną rolę. 29 września generał Eisenhower wydał rozkaz dzienny, którym zawarł pochwałę działalności ruchu oporu, ale jednocześnie poparł nakaz rządu belgijskiego do złożenia broni i sprzętu przez jego bojowników. Mieli oni dobrowolnie wstąpić w szeregi specjalnych batalionów belgijskich wojsk pomocniczych. W momencie ogłoszenia rozporządzeń rządowych Belgia zmagała się z niedoborami węgla, żywności oraz siły roboczej. W rezultacie dekrety wywoływały lekceważenie i irytację. 21 października generał Erskine
zwrócił uwagę głównodowodzącego siłami sprzymierzonych, że krnąbrni bojownicy podziemia belgijskiego, którzy odmówili złożenia broni, liczebnie przewyższają ponad dziesięciokrotnie siły policji i żandarmerii. Pojawiło się nad realne widmo załamania się kontroli rządowej. Za namową Eisenhowera rząd belgijski ogłosił zakaz nielegalnego posiadania broni w strefie walk. 9 listopada Eisenhower udał się z oficjalną wizytą do Brukseli i wygłosił mowę w parlamencie belgijskim. Kilka dni później belgijskie Ministerstwo Obrony Narodowej wydało dekret przewidujący, że 18 listopada nastąpi oficjalna demobilizacja wszystkich organizacji podziemnych. W ramach sprzeciwu teki ministrów w rządzie Pielota złożyło dwóch komunistów oraz jeden przedstawiciel ruchu oporu. Generał Erskine zdołał potem ich przekonać, że decyzja rządu ma pełne poparcie i że nie należy afiszować się starciami między organizacjami podziemnymi a siłami koalicji antyhitlerowskiej. W rezultacie grupy ruchu oporu wycofały swój sprzeciw i przekazały całe uzbrojenie władzom międzysojuszniczym. Jednak społeczne procesy nie ustały. 25 listopada belgijska policja i żandarmeria musiała skorzystać ze wsparcia brytyjskich żołnierzy i wozów pancernych, gdy w rządowej dzielnicy Brukseli zebrała się ogromna demonstracja krytyków władzy. Sytuacja zaczęła przypominać tę z Grecji. Można było odnieść wrażenie, że Brytyjczycy postanowili za wszelką cenę utrzymać przy władzy niepopularny rząd. Erskine został zmuszony do publicznego wytłumaczenia się ze swych decyzji. Uzasadniał je koniecznością utrzymania porządku na tyłach strefy walk. Zanosiło się jednak na to, że do momentu rozpisania następnych wyborów władze wojskowe będą musiały udzielać wsparcia rządom, które wojnę spędziły na uchodźstwie i nie umiały znaleźć wspólnego języka z tymi, którzy ostatnie lata żyli pod okupacją. Amerykańscy weterani lądowania w Normandii mogli liczyć na 3-dniowe przepustki do Paryża, jednak równocześnie przez cały czas z Cherbourga do obozów napływali żołnierze mający zastąpić zabitych i rannych. W większości byli to nastoletni młodzieńcy, dopiero co przybyli ze Stanów Zjednoczonych, jednak oprócz nich znalazło się tam wielu bardziej doświadczonych mężczyzn. Zostali oni przydzieleni do plutonów strzeleckich, które poniosły znacznie większe straty niż zakładano, tracąc około 80% żołnierzy. Jedyny dobry pomysł, mający naprawić kulejący system, jaki wdrożono tamtej zimy, polegał na zmianie nazewnictwa. Słowo uzupełnienia zastąpiono posiłkami. W ten sposób próbując uniknąć skojarzeń, jakoby przebywający na front rekruci mieli po prostu zastąpić poległych. Na niewiele się to zdało. Oficer pułkowy z 28. Dywizji Piechoty stwierdził: nadal jesteśmy świetnie zgraną ekipą, choć nie tak dobrze jak podczas lądowania w Normandii. Więcej czasu musimy poświęcać wdrażaniu młodych w realia życia frontowego. Żołnierzom przyjeżdżającym w ramach uzupełnień brakuje doświadczenia. Dotyczy to zarówno oficerów, jak i szeregowców. Nie umieją się o siebie zatroszczyć. Czasami bardzo szybko obrywają kulkę. Nie znają swoich dowódców ani kolegów i trudno ich zmusić do pracy w zespole. Przykładowo w jednej kompanii zachorowało 20 żołnierzy. W większości przypadków narzekali na przeziębienia i odmrożenia stóp, przypadłość zwaną stopą okopową. Byli to bez wyjątku nowo przybyli poborowi, którym nikt nie wyjaśnił, jak należy dbać o higienę osobistą w warunkach frontowych. Najważniejszą zasadą była zmiana skarpet. Dowódca kompanii przyznał, że w ciągu 10 dni do szpitala trafiło 26 jego podkomendnych, wszyscy z powodu odmrożeń stóp.
Salinger mógł mówić o wielkim szczęściu, gdyż każdego tygodnia otrzymywał w przesyłce od matki nową parę wełnianych, zrobionych na drutach skarpet. Personel KOMZ wykazywał niewielkie zainteresowania losem swych podopiecznych. Dla nich liczyły się tylko statystyki. Bazy uzupełnień przypominały punkty zbiórki dla nielegalnych robotników sezonowych. Rankiem każdego dnia, notował nowicjusz Arthur Coach, przed siedzibą sztabu ustawiało się około 1000 mężczyzn. Następnie wyczytywano nazwiska z listy i około 100 poborowych wyruszało w ciężarówkach do swych nowych dywizji i pułków. Reszta wracała do namiotów do czasu następnej zbiórki i odczytywania nowych nazwisk. Na nadsyłanych w ramach uzupełnień młodziutkich żołnierzach wielkie wrażenie robiły też dziwaczne i mrożące krew w żyłach opowieści frontowe wracających ze szpitala. Nierzadko młodzi żołnierze przybywali na front bez formalnego przygotowania, wbrew temu, o czym świadczyły ich dokumenty. Wielu nie umiało pływać. Oto jak pewien dowódca kompanii w III Armii Pattona opisywał sytuację, gdy po odniesieniu znacznych strat przy forsowaniu Mozeli przypuścił atak na Fort Drian przy wsparciu żołnierzy pochodzących z uzupełnień. Tym nowym brakowało treningu i doświadczenia. Nie mogliśmy ich zmusić, by wyszli z obozu. Trzeba było zapędzać ich siłą. Starsi mężczyźni byli wyczerpani walką, a młodzi tchórzliwi i niedoświadczeni. Zdobywanie fortu trwało 3 dni i przez cały czas trzeba było doglądać tych nowych. Straciliśmy przez to wszystkich dowódców, których zadaniem było trzymanie ich w ryzach. Nieopierzeni żołnierze na polu walki tracili głowę. Porzucali karabiny, miotacze ognia, ładunki burzące i rzucali się do ucieczki. Widok ten napawał mnie wstrętem i wpędzał w taką wściekłość, że ja również traciłem jasny ogląd sytuacji. Gdyby nie ustalone zawczasu wsparcie artyleryjskie, wytłukliby nas Niemcy do nogi. Dlaczego? Ponieważ nasi żołnierze nie chcieli walczyć. Dlaczego nie chcieli walczyć? Ano dlatego, że nie odbyli treningu i nikt nie wpoił im dyscypliny niezbędnej na polu walki. Często dochodziło do sytuacji, gdy uzupełnienia dołączały do oddziału nocą. Nowo przybyli żołnierze nie wiedzieli, gdzie się znaleźli, ani nawet do jakiego oddziału teraz należą. W wielu przypadkach natrafiali tam na walczących, którzy stracili swych towarzyszy i nie mieli zamiaru wchodzić w komitywę z młodzikami. Weterani trzymali ich na dystans, widząc w przybyłych niezdary, które i tak wkrótce czeka śmierć. Działało to niczym samospełniająca się przepowiednia. W źle dowodzonych oddziałach nowo przybyli byli delegowani do najbardziej niebezpiecznych zadań, od których stronili zaprawieni w bojach wojskowi. Wielu ginęło w ciągu 2 pierwszych dni służby frontowej. Żołnierze uzupełnień byli czasami traktowani jak z góry spisani na straty niewolnicy. System ten rodził wśród podkomendnych cyniczne nastawienie, które musiało niepokoić przełożonych. Marta Gellhorn na kartach swojej powieści daje próbkę czarnego humoru frontowego z tamtego okresu. Sierżant Postalozzi twierdzi, że żołnierzy uzupełnień powinno się rozstrzelać zaraz po tym, jak przybędą do bazy. W ten sposób zaoszczędzilibyśmy sobie trudu. Jego zdaniem znoszenie tych wszystkich ciał z frontu z powrotem do bazy to tylko strata czasu. Młody żołnierz uzupełnień mógł liczyć na przeżycie nieco dłużej. Jeśli udało mu się przetrwać pierwsze 48 godzin na froncie. Oto jak jeden z oficerów sztabowych Bradleya oceniał przyszłość nowo przybyłego żołnierza amerykańskiego piechoty. Kiedy spędzi już jakiś czas na pierwszej linii, ma największe szanse na przeżycie, powiedzmy tygodnia,
Potem ląduje w kwaterze dowództwa i zaszywa się tam niczym gryzi piórek za biurkiem w firmie ubezpieczeniowej, a szanse przeżycia zaczynają powoli, lecz systematycznie i z matematyczną precyzją maleć. I maleją dzień za dniem jego pobytu na froncie. Jeśli nie padnie prędzej, osiąga w pewnym momencie punkt, który można przyrównać do sytuacji żetonu w ruletce, który nie został wylosowany przez całą noc. I on sam również doskonale o tym wie. Arthur Couch dobrze wspominał swój przydział do pierwszej dywizji piechoty. Miałem szczęście znaleźć się wśród starszych stażem żołnierzy, którym los młodzika z uzupełnień nie był obojętny. To oni pokazali mu, jak strzelać seriami z KM-u i doradzili, że po oddaniu serii musi natychmiast odczołgać się na bok i zająć nową pozycję, ponieważ ogień z broni maszynowej sprowokuje potężną odpowiedź Niemców. Couch był pojętnym uczniem, ale musiał należeć do mniejszości. W raporcie jego dywizji z 26 października czytamy: w ostatnich tygodniach znacząco spadła jakość uzupełnień. Trafia do nas nazbyt wielu żołnierzy niezdolnych pod względem fizycznym do podjęcia walki w terenie. Przydzielono nam 40-latków, którzy nie są gotowi stawić czoła warunkom panującym na froncie, chłodowi, błotu, opadom. Żołnierze uzupełnień nie są też przygotowani psychicznie do walki. Nie zapoznano ich z realiami panującymi na wojnie. Za dowód niech posłuży pytanie, jakie zadał jeden z nich. Czy na froncie używa się ostrej amunicji? Żołnierze formacji liniowych byli wściekli, że przybywającym nie zapewniono należytego treningu, nim rzucono ich do walki. Skarżył się sierżant trzeciego korpusu. Żołnierze uzupełnień poddawani są podstawowemu treningowi trwającemu 13 tygodni. Nie mają pojęcia, jak obsługuje się karabin maszynowy, jak unikać sytuacji, gdy zacina się broń, ani jak szybko odbezpieczyć karabin. To dobre chłopaki, ale brakuje im przygotowania, a walki frontowe to nie poligon. Inny sierżant dowiedział się, że podczas szkolenia w Stanach Zjednoczonych świeżo upieczonym rekrutom powiedziano, iż nasza broń jest w stanie uciszyć i pokonać broń nieprzyjaciela. Po przybyciu do Europy sądzili, że jedyne zagrożenie będzie tu stanowił ogień z broni ręcznej. Nie spodziewali się, że natkną się na miny, moździerze, artylerię i czołgi. Podczas ataku zbijali się w grupki, wystawiając się na zagrożenie. Gdy nieprzyjaciel otwierał do nich ogień z karabinu lub pistoletu maszynowego, zamiast ruszyć biegiem przed siebie, rzucali się plackiem na ziemię. W ten sposób stawali się łatwym celem dla ostrzału moździerzowego. Niewielu nowicjuszy było w stanie zrozumieć, na czym polega zasada ognia marszowego, przewidująca stałe natężenie ognia kierowanego na prawdopodobne cele podczas posuwania się do przodu. Najgorszym przewinieniem była jednak, donosił dowódca kompanii, niezdolność do naciśnięcia spustu. Widziałem, że nasi żołnierze nie odpowiadali ogniem, nawet gdy sami byli ostrzelani. W sytuacjach takich po prostu szukali kryjówek. Kiedy potem ich o to pytałem, odpowiadali, że gdyby wówczas strzelali, wciągnęliby na siebie ogień nieprzyjaciela. Na paradoks zakrawał fakt, że żołnierze uzupełnień pierwsi rwali się, by strzelać do kapitulujących Niemców. W rezultacie ci ostatni zmieniali zdanie i wracali do walki. Nowicjusze musieli też w przyspieszonym tempie poznawać niemieckie sztuczki, które zupełnie wytrącały ich z równowagi. Niemcy tak mierzyli podczas ostrzału moździerzowego, by pociski upadały tuż za linią ognia naszej artylerii.
miało to ten skutek, że nasi żołnierze zaczynali podejrzewać, iż dostali się pod ostrzał artyleryjski własnej armii. Doświadczeni żołnierze nic sobie z tego nie robili, jednak nowicjusze z uzupełnień często wpadali w panikę. Wojskowi równie surowo oceniali oficerów i podoficerów przysyłanych w ramach uzupełnień. Ich zdaniem przed powierzeniem oficerom życia podkomendnych winni odsłużyć wcześniej jakiś czas na froncie. Postulowali, by automatycznie obniżać rangę pozbawionych doświadczenia bojowego podoficerów jeszcze przed przybyciem na front i dopiero przywracać im właściwe szlify, gdy wykażą się na polu bitwy. W raporcie jednej dywizji czytamy: przysłano nam sierżanta sztabowego. Jedynym zadaniem, jakie dotychczas mu powierzono, było sporządzenie malunku na murze w Pentagonie. To dobry chłopak, ale nie mamy co z nim zrobić. Oficer przesłany w ramach uzupełnień przyznał: znajdowałem się w stanie pewnego zamroczenia, gdy pierwszy raz zetknąłem się z nieprzyjacielem. Nie byłem w stanie uchwycić znaczenia tego, co rozgrywało się na moich oczach. Dopiero po upływie około 4 dni udało mi się zwalczyć poczucie, że każdy wystrzelony do nas nabój mknie w moją stronę. Ten konkretny oficer okazał się potem skutecznym dowódcą plutonu. Jednak wielu innych, choć nie z własnej winy, całkowicie nie podołało przydzielonym im zadaniom. Niektórzy porucznicy zasilający bataliony czołgów nigdy wcześniej nie siedzieli w czołgach. Pewnej dywizji piechoty ze zgrozą odkryto, że przydzielono jej w ramach uzupełnień grupę oficerów, którzy nie mieli żadnego doświadczenia jako dowódcy plutonu. Wcześniej służyli jako oficerowie służb pomocniczych, odpowiedzialni byli za prowadzenie messy oficerskiej. Dowódcy, chcąc zmobilizować żołnierzy uzupełnień do walki, próbowali wzniecić w nich nienawiść do wroga. Dowódca batalionu przy 95. Dywizji, który zdobywał umocnienia w Metz, stwierdził: zanim ruszymy do walki, nakazuję dowódcom, by opowiadali podkomendnym o nieludzkich czynach, jakich dopuszczają się Niemcy. Żołnierze mają już pewne doświadczenie bojowe, więc dowódcy mogą odnosić się bezpośrednio do niego. Łatwo sprawić, by zapałali wobec szkopów żądzą mordu. Unikamy przesady. Po prostu dajemy naszym podkomendnym do zrozumienia, że Niemiec to wściekłe, nieznające litości zwierzę, które musimy unicestwić.